tele wśród martwych drzew autor, Bruno Siak. czyta Bruno Siak. Na pewno nie dasz rady, Robert? zapytał Patryk. Patrząc na ciągnącą się przed nim górską grań, przesłoniętą gdzie jedynie przez kłęby leniwie przesuwającej się białawej mgły, poniżej rozciągały się hale, a jeszcze niżej Gęsty, ciemnozielony las. Oddychał ciężko po ostatnim podejściu na szczyt, ale nie był zmęczony. Ściśnięte przez trekkingowe buty stopy zdawały się pulsować, ale nie bolały. Do obtarć już dawno się przyzwyczaił, dawały znać jedynie o świcie przez pierwsze pół godziny marszu. Góry zdawały się nie kończyć, były wszędzie wokół. Ciągnęły się pasmo za pasmem, dolina za doliną i tonęły w ciemnych chmurach daleko przed nimi. Co kilka minut niebo przecinała błyskawica, a chwilę później wydawały z siebie głuchy pomruk. Odwrócił się do kolegi, siedzącego na kamieniu, ze ściągniętym butem i podciągniętą nogawką spodni. Robert obmacywał ostrożnie palcami siną spuchniętą kostkę. Patryk popatrzył na towarzysza Wędrówki ze złością. Nie potrafił jej ukryć, chociaż tak naprawdę złościł się na sytuację, a nie na Roberta. To nie była jego wina, że postawił stopę w miejscu, gdzie nie powinien, że kamień, który wydawał się być stabilny, przechylił się i odsłonił szczelinę w skalę. Noga wpadła głęboko i zahaczyła o ostre krawędzie, kostka wygięła się. Każdemu mogło to się zdarzyć, ale spodziewał się, że raczej jemu, zasiedziałemu przed biurkiem analitykowi danych chmurowych, a nie Robertowi, młodemu prokuratorowi, przed którym świat stawał otworem. W głębi serca czuł jednak satysfakcję, bo jego przyjaciel i towarzysz zawsze był od niego lepszy we wszystkim, od dzieciństwa, a teraz to jemu coś się stało. A Patryk był ciągle sprawny. Niższy, grubszy, z czerwoną twarzą, ale sprawny. Bo jak nie dasz rady, Robert, to musimy awaryjnie schodzić do doliny i w las, dodał, ale bez złośliwości. Widzisz, natworzyła się przed nami dolina, i zejście wygląda nieźle, dość łagodnie, ale żadnych strumieni, cholera. Burza idzie i do tego niedługo będzie ciemno. Ale na mapie jest zaznaczone, że za tamtym szczytem, jak pójdziemy na południe, to napotkamy na strumień. Mamy cholera mało wody. "Wiem, stary." stęknął Robert, zdjął czerwoną czapkę z daszkiem i odsłonił niemal łysą czaszkę. Kiedy wyruszali w najrzadziej zaludnioną część rumuńskich Karpat, na wyprawę w głusze, w której mieli poczuć dzikość gór, ogolił się na łyso. Mówił, że w ten sposób zapewniał sobie wygodę bo nie musiał myć włosów. Przez ostatnie dni skóra zdążyła się jednak pokryć sztywną, dobrze wyczuwalną szczeciną. Brodę miał o wiele dłuższą niż włosy na głowie, bo przynajmniej kilkunastocentymetrową. Zapuścił ją, by przykryła ostre linie jego szczęki i kości policzkowych. Robert był szczupły i chociaż jego waga nie była niepokojąco niska w stosunku do wysokiego wzrostu według standardu BMI, na twarzy odkładało mu się wyjątkowo mało tłuszczu, co sprawiało, że wyglądał na chorego. Wrażenie to potęgowały wyłupiaste oczy i krzywy długi nos. Każdy nowo poznany człowiek mówił, że przypomina uciekiniera gułagu lub więźnia obozu koncentracyjnego. Syknął, starając się włożyć nogę do buta. Potem powoli zaczął go sznurować tak, żeby ograniczyć ból. Samo nie minie do cholery mruknął. Na pewno nie minie. Próbowałem rozchodzić, widziałeś przecież, ale nie ma szans. Boli jak cholera, a naprzeciw bólach nie pojadę. Zresztą nie mamy tyle leków. Jakby zostało na jeden, dwa dni marszu, to by jakoś to było, ale nie pięć. Sorry, stare, ale trzeba złazić już teraz w las. Jeszcze by brakowało, żeby nas piorun pierdolnął. Jesteśmy za wysoko. — Schodzimy na zachód w las. O tam, wskazał na dolinę. Przeczekajmy noc i potem się okaże. Tam nic nie ma, odparł Patryk, patrząc na ciągnącą się daleko dolinę, pokrytą ciemnym lasem. No nie ma, nawet szlaku nie ma, ale schodzimy tam awaryjnie. Trzeba się zatrzymać na noc i tyle. Zejdziemy tylko ze 300-400 metrów. Może znajdziemy jakiś wygodny wykrot, by rozpiąć plandekę albo jaskinie. Tam powinny być jaskinie. To podobno rejon zimowania niedźwiedzi. Ale nie mamy wody. Patryk kucnął obok plecaka z karimatą, obwieszonego poprzękującym kubkiem, menaszką i miską. Wyjedli już większość konserw, makaronów i niemal nie mieli nic w bidonach, ale wydawał mu się równie ciężki, co na początku wyprawy. Zbliżył się do niego tyłem, ostrożnie wsunął ramiona w pasy, przechylił się i ze stęknięciem wstał. Nie był wysoki ani silny i początkowo bał się, że nie podołać codziennym kilkudziesięciokilometrowym marszom, ale okazało się, że poradził sobie bardzo dobrze. Po kilku trudnych pierwszych dniach, pełnych bólu, sztywnych mięśni, kiedy to nie wykonywali planu podróży, nadrobili i szli zgodnie z wytyczoną jeszcze w Polsce marszrutą. Patryk cierpiał na wyraźną otyłość, a przy tym był grubo budowy. Jego nogi, przy tych Roberta, wyglądały jak kolumny przy Patykach. Z powodu codziennego wysiłku, przez ostatnie półtora tygodnia jego pucułowata twarz wydłużyła się jednak. Pokryła czarną, jak węgiel szczeciną i nabrała brązowego koloru, szczególnie na czole. Ujął w dłonie kijki trekkingowe i patrzył na Roberta, który również założył plecak i pierwszy skierował się w stronę doliny. Nie prowadziła tam żadna ścieżka, ale zejście wydawało się dość proste i łagodne, najpierw po turniach, potem halach, dość krótki paskos od drzewiny i dalej w las. Już po kilkudziesięciu metrach zerwał się wiatr i spocone twarze zrosił im rzadki deszcz. Przetaczające się przez góry jak walec grzmoty słyszeli coraz częściej i bliżej. Patryk uważał, że to był jeden z najbardziej przerażających dźwięków, jakie można usłyszeć w górach. Udało im się jednak dość szybko zejść znacznie niżej i nie byli zagrożeni uderzeniem pioruna. Szli wśród zwietrzałych kamiennych bloków, oblepionych mchem, płucnicą i chrobotkiem. Patryk słyszał też strumień, ale woda płynęła pod skałami i nie mieli do niej dostępu. Ucieszył się jednak, bo to dawało nadzieję, że pokaże się gdzieś niżej, w lesie, i będą mogli uzupełnić zapasy. Jak idzie? Zapytał utykającego wyraźnie Roberta, który przez całą drogę nie odzywał się. Boli jak cholera. Ale tam, jak zejdziemy to. Młody prokurator przerwał. Zmarszczył brwi i wskazał kijkiem trekkingowym w dół, przed siebie, w las. Ty popatrz. Ja tam widzę dach. Gdzie? Patryk skierował wzrok w stronę, w którą patrzył kolega. No tam w lesie widzisz tą małą polanę i te martwe szare drzewa? Jakieś szkodniki je zabiły, ale to dziwne, po przybuczynie i dębinie, co tu rośnie, to nie wiem, co by to mogło być. W ogóle nie mają liści. Ten kolor wskazuje, że są całe zagrzebione albo w porostach, no i przerzedzone jak cholera. Patryk szybko zlokalizował szarą plamę martwych drzew. Czekaj, czekaj, no, jest! Widzę dach! No jest! Te czarne, nie? I to spory taki czterospadowy. To budynek! Kurwa! W końcu cywilizacja! Ile to będzie? Z dwa, trzy kilometry? Co najmniej cztery. I w linii prostej. Na mapie tego nie ma, ale... Taki duży budynek tutaj. To dziwne. Duży ten dach. Duży, jaki duży. Pewnie jakaś leśniczówka. Czy ja wiem? Robert wahał się, ale ruszył w dół ostrożnie, wybierając oparcie dla stóp pomiędzy kamieniami. Z komina nie ma żadnego dymu. Zbliża się noc. Jak ktoś tam jest, to powinien już napalić w piecu. Noce są zimne. Mm. Ale tutaj w Rumunii mają od cholery prywatnych lasów. Może dlatego nie ma na mapie. To nie jest miejsce dla turystów i właściciel sobie nie życzył, by tam schodzić. Dlatego nie ma na mapie. Słuchaj, trzeba tam iść, przekonywał Patryk. Idzie burza, ich cholera. Możemy drugi raz przemóc do suchej nitki i może nam się nie udać już rozpalić ogniska. Dwa dni się suszyliśmy po ostatnim deszczu i mieliśmy szczęście bo było potem trochę słońca. Myślałem, że zdechnę z zimna. A te chmury, co na nas idą, to wyglądają jak węgiel. Myślę, że będzie padać całą noc, jak nie dłużej. Ja pierdolę, jak nie będziesz chciał tam iść ze mną, to przysięgam, że zostawię cię w tym lesie, Bycie zeżarły wilki, panie prokuratorze. No i tam, może ten leśniczy ma jakieś leki na twoją nogę. Albo ostatecznie cię zawiezie gdzieś na dół, do jakiegoś miasteczka i cię lekarz opatrzy. Tutaj ludzie są przyjaźni. Pamiętasz tego pasterza, co te psy przepędził cholerne? E, pamiętam. Taki leśniczy też pomoże, chociażby, żeby pogadać. Tylko musisz tam dojść. No, chodźmy tam. Krok za krokiem. My jakoś dojdziemy. Dobra, Patryk, przestań pierdolić, czy ja mówię, że nie chcę tam iść. Pójdziemy. Tyle. Że to nie jest żadna leśniczówka. Ale i tak to chyba dobry pomysł. Ale wątpię, żebyśmy zdążyli przed zmrokiem. Boli tak bardzo, że przy każdym kroku sram w gacie z bólu. Będę musiał zwolnić. Wbrew własnym słowom, Robert ruszył jednak dość żwawo przed siebie, poganiany błyskawicami i pomrukiem gór. Jesteśmy blisko! Krzyknął Patryk, ale zagłuszył go ryk burzy. Światło jego czołówki wyłowiło z mroku buki i dęby, oblepione brodatą, bladą jak śmierć plechą i porośnięte czarnymi grzybami. Wiele było połamanych przez wiatr i wskazywało potrzeskanymi kikutami w rozcinane błyskawicami niebo. – Ta ścieżka dobrze prowadzi, Robert. Musi prowadzić do tej leśniczówki. Tutaj nic innego nie ma. Obejrzał się na przyjaciela i poczuł, że zaczyna dygotać z zimna. Z nieba spadały wielkie jak czereśnie lodowate krople, które czasem zamieniały się w grat i uderzały z siłą kamieni. Musiał osłaniać wtedy twarz i głowę, bo miał wrażenie, że rozerwą mu skórę. Czuł, że wszystko ma mokre, a tempo marszu, które musiał dostosować do Roberta, ledwo wlokącego się, zmienioną w błotnisty strumień ścieżką, nie pozwalało mu się ani trochę rozgrzać. Mimo zimna czuł jednak ulgę. Wiedział, że trafili dobrze. W okolicy nie było nigdzie tylu martwych drzew. Dobrze to widzieli z góry. Bał się jednak, że zaraz się na nich zawalą. Wydawało się być w bardzo słabej kondycji. Wiele już leżało na leśnej ściółce i upadły niedawno, a inne złamały się, ale oparły o gałęzie innych olbrzymów. Co chwilę napotykali odłamany konar tak duży, że z łatwością pogruchotałby im kości. Kiedy białe światło czołówki Patryka polizało w końcu kamienną ścianę budynku, krzyknął z radości. Nie zniechęcił go nawet rząd ciemnych okien. W żadnym nie paliło się światło. Czarna bryła na wpół kamiennej i drewnianej budowli wydawała się martwa. Podobnie jak otaczające ją drzewa. Budynek był o wiele większy niż im się początkowo wydawało. Na bocznej ścianie znajdowało się kilkanaście okien na każdym z trzech pięter. Parteru nie widział, bo zasłaniały go skłębione krzewy i młode drzewa, które uginały się i falowały od gwałtownego wiatru. Już niedaleko, Robert, krzyknął. To schronisko albo jakiś hotel. Zaraz wejdziemy. Serce przyspieszyło mu gwałtownie. Wybijało zbyt szybki rytm i rozpychało się między żebrami, jakby brakowało mu miejsca. Gdy zbliżył się na kilkanaście kroków, dojrzał strugi wody z przelewających się rynien spadające na ziemię z głuchym pluskiem. Krople deszczu i grat bębniły oblaszane parapety. Skierował się w stronę frontu budynku, cały czas oglądając się na towarzysza. Warterowe ściany wybudowano z wielkich głazów, połączonych betonem. Do wejścia prowadziły kamienne schody. Stanął u ich początku i przyjrzał się budowli. Bale na ścianach były prawie czarne ze starości i na niektórych osadziły się placki mchu i pomarańczowej plechy. Okna, też drewniane i stare jak sam budynek, tonęły w mroku. Pomyślał, że to przez burzę nie ma prądu. Kiedy stał przed schodami i wiedział, że niedługo znajdzie się pod dachem osłonięty przed wiatrem, deszczem i gradem, jego myśli stały się bardziej optymistyczne. – Jakaś to kurwa będzie! – mruknął pod nosem, szczękając zębami. Zanim Robert przykuśtykał, wspierając się na kijkach trekkingowych, Patryk oświetlił wszystkie okna oraz mały parking przed budynkiem. Zauważył terenowy samochód i wtedy dopiero poczuł prawdziwą ulgę. Ktoś musiał być w środku, bo przecież nie porzuciłby nowoczesnego suwa. Otwarte! usłyszał z tyłu krzyk Roberta. Mówił coś jeszcze, ale słowa utonęły w niskim grzmocie przetaczającym się po dolinie. Nie wiem, chodź! Jak zamknięte, to przed drzwiami jest daszek. To i tak nas osłoni jak namiot. Przynajmniej bardziej nie zmogniemy. Zaczęli wchodzić po kamiennych schodach i gdy stanęli przed wysokimi na trzy metry drewnianymi, wzmacnianymi stalowymi sztabami drzwiami, Patryk odetchnął z ulgą i uśmiechnął się. Robert nacisnął pomalowaną na czarno, wygiętą klamkę drzwi, i te ustąpiły. Weszli do środka. Patryk poczuł duszący zapach stęchlizny i kwaśny odór, jakby ktoś wylał na podłogę beczkę octu. Zamknął za sobą drzwi. Przez chwilę oddychali ciężko, spierając dłonie na kolanach i opierając się plecami o ściany. Oświetlali kamienną podłogę białym światłem czołówek, ale nie mieli siły się nawet rozejrzeć. Burza na zewnątrz Ucichła nagle, stłumiona przez grube ściany budynku. Poczuli się bezpiecznie w tej wielkiej bryle z kamienia i dębowych bali. Co jakiś czas jednak parter rozświetlała na krótko błyskawica, po której następował grzmot. Budynek zdawał się wtedy trząść i trzeszczeć. Natura przypominała o swojej potędze. — Dziwnie to cuchnie, nie? — mruknął Patryk. Stary budynek po prostu. A ten kwas? Co to za zapach? Chuj mnie to obchodzi. Odparł Robert. Ściągnął kaptur z głowy i wyżął rękawy kurtki. Pod ich butami rozlała się już kałuża wody. Patryk pierwszy oderwał wzrok od podłogi pokrytej suchymi liśćmi i dawno zacchniętym błotem. Po lewej wyłowił światłem czołówki dwuskrzydłowe zamknięte na kłódkę drzwi a naprzeciwko zaświecił w płytką wnękę, służącą za szatnię, z drewnianą tabliczką, z trzema niezrozumiałymi napisami po rumuńsku. Wyszedł z krótkiego korytarza ciągnącego się od drzwi wejściowych i po prawej dojrzał kontuar, a za nim oparcie wysokiego krzesła recepcjonisty. Przed kontuarem znajdowały się trzy stoły, z postawionymi na nich do góry nogami krzesłami. Pod oknem stała stara, skórzana kanapa. Chyba tu nikogo nie ma, powiedział do Roberta, który ciągle dyszał i stękał. Samochód był przecież. Nie widziałeś? Odparł prokurator. Jakiś terenowy. Ktoś tu jest na pewno pewnie śpi. Co ma robić w taką pogodę? Napił się i usnął. No niby tak, ale popatrz. Wygląda, jakby tu nie było nikogo. Przesła na stołach i te liście na podłodze. I to raczej jakiś staromodny hotel, a nie schronisko. Trochę zbyt tutaj elegancko. Widzisz tę balustradę? Wskazał na wijące się w górę szerokie schody o marmurowych stopniach. Dobra, zaraz cię okaże, powiedział Robert. Oderwał ze stęknięciem plecak od ściany i nieco się chwiejąc skierował się do recepcji. Buty przemokły całkowicie i mlaskały od wody przy każdym kroku. Zatrzymał się przed kontuarem i zdjął przemoczoną czerwoną czapkę z daszkiem. — Guests here! We need a room! — krzyknął po angielsku w stronę otworu drzwiowego w ścianie zaraz za krzesłem. Zmieścił swój okrzyk między grzmotami, więc jeżeli był ktoś w środku, to na pewno usłyszał Potem uderzył w staromodny dzwonek na blacie, służący do wezwania obsługi. Ostry, przenikliwy dźwięk sprawił, że Patryk poczuł na plecach lodowaty dreszcz i serce załomotało mu w piersi. Nie spodziewał się, żeby ktoś wyszedł, by ich obsłużyć, i rzeczywiście tak się nie stało. Popatrzył na zegar z nieruchomym mosiężnym wahadłem obok drewnianej, bogato rzeźbionej tablicy z kluczami. Haki, na których wisiały, wyglądały jak poroże jelenia, albo zakrzywione kły jakiegoś drapieżcy. Większość kluczy znajdowała się na swoim miejscu, brakowało jedynie trzech z numerem 7, 28 i 33. Na kontuarze zalegała gruba warstwa kurzu, na pewno nie kilkuletnia, ale co najmniej tygodniowa. Może miesięczna. Chyba to nie jest popularne miejsce, Robert. E, co ty robisz? krzyknął na towarzysza, który odpiął plecak i położył go na podłodze. A potem, unosząc się na rękach, wspiął się na kontuar. Postawił na nim stopę w ubłoconym bucie i usiadł na blacie. Syknął przy tym z bólu, bo jego uszkodzona kostka wygięła się za bardzo. A jak myślisz, pewnie recepcjonista śpi pijany. Obudzę go tam w tej izbie, a jak go nie będzie, to sami weźmiemy klucz. No, ten na przykład, z numerem jeden. Pewnie pokój jest najbliżej. Poczekaj, Patryk również zdjął plecak, ale nie przeskoczył kontuaru, lecz otworzył deskę na zawiasach znajdującą się dwa metry dalej. Pod palcami na blacie wyczuł śliski osad jakby ktoś rozlał na nim olej. Po chwili znalazł się obok kolegi, który pokręcił głową i westchnął, widząc, że nie musiał skakać. Zanim jednak Patryk zdążył żartobliwie wytknąć Robertowi głupotę, ten wszedł do pomieszczenia za recepcją. Podążył za nim i znalazł się w małym pokoju z łóżkiem, biurkiem i dwoma krzesłami. Miejsce wyglądało na niezamieszkałe. Jedyne okno było uchylone, ale unieruchomione metalowym grzebieniem. Łóżko pościelone i przykryte brązową kapą, a blat biurka pusty, z wyjątkiem jednej plastikowej tacki na dokumenty. Patryk podszedł do pomalowanych na biało drzwi i tak jak się spodziewał, znajdowała się tam mała ubikacja z muszlą klozetową i umywalką. Na półce pod lustrem zauważył medelniczkę. Z wyschniętym starym mydłem. Odkręcił kran i z pewnym zdumieniem stwierdził, że pociekła z niego woda. Po chwili jednak kran zakrztusił się, zaharczał, zadrżał jak w febrze i wysechł. Patryk wrócił do pokoju recepcjonisty. Robert zdążył otworzyć szafę i wszystkie szuflady w biurku. Nic tu nie ma, mruknął. Nikt tego pokoju nie używał od lat. Chyba trwa jakaś przerwa techniczna w funkcjonowaniu tego hotelu? Nie wygląda, jakby tu mieszkał recepcjonista, czy też jakiś stróż? No, nie wygląda, zgodził się Patryk. Zbyt to wszystko poukładane. Ale nie wygląda też na jakiś opuszczony od lat. No i otwarte drzwi były. No i przecież ten samochód. Tak, chyba tak. To co robimy? Robert popatrzył na Patryka mętnym wzrokiem. Z reguły nie pytał go o zdanie w żadnej kwestii. Kierował wyprawą i podejmował we wszystkim decyzje. Lubił to. Był jednak zmęczony, wyczerpany bólem. Patryk pomyślał jednak, że w tym hotelu również musiał czuć niepokój. Coś szarpało tam duszę. Chciało się stamtąd wyjść, odetchnąć świeżym powietrzem, i gdyby na zewnątrz nie szalała burza, natychmiast by to zrobił. Sądził jednak, że to tylko wrażenie wywołane tym, że budynek był opuszczony. Stare budynki bez mieszkańców zawsze wywołują przygnębienie. Weźmiemy klucz do pokoju i walimy się spać, zadecydował. Nikomu to nie będzie przeszkadzać. Zresztą drzwi były otwarte. Jakby nie chcieli gości, to by je zamknęli. Chyba nie można się włamać do otwartego budynku. Wyszli z pomieszczenia recepcji i Robert zaczął przeszukiwać szuflady i szafki pod blatem kontuaru. Może znajdę jakiś telefon albo coś przydatnego. Wytłumaczył. Nie będę nic kradł przecież, ale cholernie tu zimno. A wszystko w plecakach mamy pewnie mokre. Albo wilgotne. Nie ma w co się przebrać. Patryk dostrzegł w świetle błyskawicy, powieszone w rzędzie zdjęcia na ścianie naprzeciwko kontuaru. Wcześniej ich nie widział. Wszedł do poczekalni dla gości i obejrzał wszystkie po kolei i chronologicznie. Umieszczono je za szkłem i w miedzianych, niezwykle kunusztownych ramach. Metal nieco pozieleniał ale dodawało to zdjęciom powagi i tajemniczości. Pierwsze miało datę 1904, a ostatnie 1984 i w większości przedstawiały mężczyzn ubranych w garnitury lub mundury. Uważnie i przyjrzał się fotografiom z lat 40., rozpoznał niemieckie nazwiska i stopnie. Naziści sfotografowali się na tle kamiennych schodów hotelu. W kolejnych latach widać było jedynie członków rumuńskiej partii komunistycznej albo rumuńskich i sowieckich wojskowych. Co tam na tych zdjęciach? Zainteresował się Robert, nadal trzaskając szufladami i szafkami. Tutaj było coś luksusowego, odparł Patryk. Jednocześnie poczuł, że gardło coś mu ściska do tego stopnia, że nie poznał swojego głosu. Przełknął z trudem ślinę. Co luksusowego? No, luksusowy ośrodek jakiś. Pewnie państwowy. Tu się zjeżdżały jakieś szychy od ponad stu lat. Generałowie, profesorzy i rządzący. Nawet są na tym zdjęciu naziści. Gestapowcy też. Te? Robert wyprostował się i spojrzał na tabliczkę z kluczami. To jutro sobie obejrzymy dokładniej. Musimy zdjąć z siebie ten mokre szmaty. Bo zaraz dostanę zapalenia płuc. Może znajdziemy na górze w pokojach jakieś suche koce, albo jaki kominek, gdzie będzie można napalić. To by było zajebiste. Weźmy może klucz numer osiem, zaproponował Patryk, odwracając się od zdjęć i oświetlając czołówką tablicę z kluczami. To od razu zobaczymy, czy ktoś jest w siódemce. Może się czegoś dowiemy. Dobra. Ale ja nie mam zamiaru latać po tym całym hotelu, jakby tam nikogo nie było. Noga mi zaraz odpadnie. Mam wrażenie, że tak spuchła, że mi zaraz but rozerwie. Patryk obserwował, jak Robert uniósł część blatu na zawiasach, podszedł do swojego plecaka i westchnął. Ja po niego potem przyjdę, stary. Powiedział. Już go nie targaj, biedaku. Oszczędzaj nogę, żebyś jutro mógł normalnie iść. Dzięki chłopie. Jesteś jak mama. Robert odwrócił się w stronę schodów i spojrzał na oprawione w ozdobne ramy fotografie. Patryk kucnął, wsunął ramiona w pałąki swojego plecaka i wstał ze stęknięciem. No idź już powoli na górę, Kaleko, pogonił kolegę. Ósemka to pewnie na pierwszym piętrze. Robert chwycił się balustrady i zaczął powoli wchodzić po schodach. Patryk ruszył za nim. Zaczął dzwonić zębami, bo zrobiło mu się znowu zimno. Po pięciu stopniach zatrzymał się. Na marmurze, tuż pod balustradą, dostrzegł zlepek czarnego, zakrwawionego futra. Dźgnął je kijkiem, przesunął i zauważył pod spodem zaschniętą krew. Spojrzał na Roberta, który wszedł już wyżej i wtedy usłyszał odgłos rozbijanego szkła i huk jakby na podłogę upadło coś ciężkiego. Robert był na tyle wysoko, że musiał coś widzieć. Stał jednak przez chwilę, oświetlając czołówką wyższą kondygnację, a potem zaczął wspinać się dalej po schodach. Upadające drzewo wybiło okno, powiedział spokojnie. Albo nie, konar łamany jednego z tych martwych dębów, co stoją w okolicy. A to walenie? To zewnętrzna okiennica uderzał ścianę. Wiatr ją szarpie. Coś musiało zerwać zabezpieczenie. Na pierwszym piętrze nie było pokojów. Weszli wprost do sali restauracyjnej ze stojącym pośrodku barem z blatem z czarnego granitu owiniętym wokół czterech grubych drewnianych słupów. Bar nie pasował do reszty wnętrza, jakby postawił go tam jakiś nuworysz, bez żadnego gustu. Wzdłuż blatu stały wysokie krzesła z chromowanej stali i skóry, starsze, pasujące do wystroju stoliki z czerwonego dębu, krzesła, kanapy i fotele, przesunięto daleko pod ściany, z oknami, z zamkniętymi szczelnie okiennicami. Wszystko tonęło w mroku, przecinanym jedynie światłem z czołówek i błyskawic, dochodzącego od strony rozbitego okna. Deszcz bębnił głośno oblaszane parapety. Pokoje muszą być jeszcze wyżej, powiedział Robert. I nawet nie zatrzymał się, żeby się rozejrzeć. Potem możemy tu zejść, by sobie potańczyć. Nawet jest co wypić w barku. Najważniejsze to, żeby było co pić, nie? Patryk omiótł powoli salę światłem swojej czołówki. Na półkach za barem stały kolorowe butelki z alkoholem, wódką, whisky i winami. A na drewnianej belce... Wisiały odwrócone kieliszki, co wskazywało, że nie tak dawno ktoś musiał tu przebywać. Nie było to jednak miejsce dostępne dla zwykłych turystów. Był pewien, że jeżeli na kogoś się natkną, to na pewno nie będą mile widziani. No chodź, jestem w korytarzu! pogonił go Robert. Wyżej są już pokoje i widzę naszą ósemkę. Patryk przyspieszył. I pokonał marmurowe stopnie biegiem, poganiany trzaskającą ścianą okiennicą, która wykruszała przy każdym uderzeniu resztki szkła z okna. Stanął obok kolegi, dysząc. Ich pokój znajdował się na środku korytarza, wyłożonego czerwoną wykładziną. Schody prowadziły jeszcze wyżej, na trzecie piętro. Robert podszedł do drzwi, ale nie musiał ich otwierać, bo stały uchylone. Weszli do środka. Okno było zamknięte, zasłonięte od zewnątrz okiennicami, a pod ścianami znajdowały się dwa drewniane łóżka, przykryte brązowymi kapami. Pachniało naftaliną i starą pastą do butów. Na ścianie wisiał obraz przedstawiający polowanie na niedźwiedzia. Wystroju wnętrza dopełniały dwa stoliki nocne i pięknie rzeźbiona szafa. Mm, taka szafa, jakby ją sprzedać, kosztowałaby pewnie parę tysięcy, powiedział Patryk. Lubił stare meble i obiecywał sobie, że jak kiedyś będzie bogaty, sprawi sobie piękne biurko z orzechowego drewna, pełne szuflad i szufladek, w których będzie trzymał coś, czego dokładnie jeszcze nie sprecyzował. No, ale żeby ją stąd wynieść, trzeba by chyba dźwigu, dodał, gdy otworzył drzwi szafy. Postukał w drewno Ścianki mają grubość dwóch centymetrów Ja pierdolę Takich się teraz nie robi Robert ściągnął kapę Z jednego z łóżek I klasnął radośnie Bo pod nią znajdowały się koce, poduszka Złożone poszwy i kołdra Aleluja bracie Krzyknął I zaczął się rozbierać Starczy żeby się wytrzeć I jeszcze będziemy spać w suchości Na wygodnych wyrkach Ach, to była dobra decyzja, żeby tu zejść, to się jeszcze okaże, bracie Patryk znowu poczuł, że serce szarpnął mu strach. Za oknem oblaszany parapet bębnił deszcz, a w pewnych chwilach nawet grat. po brzęku jaki rodził szacował, że musiał być wielkości małych śliwek. Otwórz okno, Robert, bo od tej naftaliny mi tu niedobrze. Kucną I położył plecak obok swojego łóżka. Potem wyszedł na korytarz. Już po kilku krokach, zanim doszedł do schodów, poczuł ciężar na piersi. Obejrzał się za siebie, by spojrzeć w ciemny korytarz. Białe światło zatańczyło między ścianami. Nie dostrzegł nikogo. Poniżej, w sali restauracyjnej na pierwszym piętrze, okiennica nadal waliła wściekle o ścianę. Nieregularnie, ale z coraz bardziej blaszanym akompaniamentem, jakby zahaczała o parapet. Dźwięk działał mu na nerwy. Zanim zszedł po schodach, zaświecił wyżej, na trzecie piętro i przekonał się, że to ostatnia kondygnacja hotelu. Wyżej mógł być jedynie strych. Zaczął schodzić. Wizja spokojnej nocy w suchości i ciepłym łóżku sprawiała, że poczuł się śmiertelnie zmęczony. Trzymając się balustrady, minął salę restauracyjną, ale zanim zszedł do recepcji, ukucnął przy zakrwawionym kłaku sierści, który zauważył na piątym stopniu schodów. Podniósł go i zbliżył do nosa. Powąchał ostrożnie. Śmierdział starym potem i czymś kwaśnym. Upuścił futro z obrzydzeniem i wyżej na barierce. Dostrzegł dębowy zadzior. Ktoś idący blisko poręczy łatwo mógł się nim skaleczyć i widocznie się skaleczył, bo zadzior był pokryty lepką czarną krwią. Odrzucił jednak myśl, że do hotelu weszło jakieś dzikie zwierzę. Musiałoby zostawić o wiele więcej śladów, szczególnie na drewnie, w miejscach, gdzie znajdowały się zamknięte drzwi. Dlaczego nie było takich na parterze? Pomyślał, że krew na zadziorze musi być ludzka, a fragment futra został zdarty z jakiegoś dywanu, zwierzęcej skóry lub innego martwego przedmiotu. Przesunął światłem latarki na plecach Roberta oparte o kontuar w recepcji i poczuł się zmęczony. Zszedł ze schodów, nasłuchując uważnie. Uderzające w górskie szczyty pioruny, bębniące o parapet deszcz i grat. Oraz świszczący wiatr pochłaniały niemal wszystkie hałasy starego hotelu, ale co jakiś czas słyszał stęknięcie, pomruk lub mlaśnięcie, które wydawały się niezrodzone przez burzę, ale coś zupełnie innego. Dlatego zapragnął w jakiś sposób zabezpieczyć drzwi wejściowe i wszedł do korytarza, który do nich prowadził. Serce podeszło mu do gardła. Ciężkie, wzmocnione w poprzek pasami blachy drzwi, stały otwarte na oścież. Na zewnątrz podmuchy na wałnicy szarpały drzewa, wytrząsając z nich gałęzie, a błyskawice oświetlały ich umęczone, pokryte brodatymi mchami i porostami martwe pnie. Drzwi poruszały się lekko w lewo i w prawo, ale wiedział, wiedział na pewno, że wiatr nie mógł ich otworzyć. Pamiętał dokładnie, że zaledwie przed kilkoma minutami zamknęli je na ciężką klamkę. W głowie ciągle brzęczało mu metaliczne kliknięcie. Wiatr nie mógł nacisnąć klamki. A nawet, jakby uderzyła w nią spadająca gałąź, to podmuch nie miałby tyle energii, by je otworzyć na oścież. To było niemożliwe, niemożliwe. Ale jeżeli nie wiatr, to co? Patryk poczuł, jak w nogi wlewa mu się beton. Stał i wpatrywał się w burzę za drzwiami stanowczo za długo. Stęchlizna i kwaśny odór pomieszczenia został wyparty przez zapach lasu i ozonowanego uderzeniami piorunów powietrza. Otrzeźwił go. Myśli w głowie mężczyzny, początkowo ściśnięte lodowatą grozą, a może także stuporem wywołanym przez zmęczenie, Ruszyły powoli, jak lokomotywa, do której doczepiono zbyt wiele ciężkich wagonów. Pomyślał, że zostawi wszystko tak, jak jest. Jeżeli jakieś zwierzę weszło do hotelu, to będzie mogło i wyjść, a on będzie pamiętał, by zamknąć ich pokój na klucz. Zadrżał z zimna, nadal nie czuł palców u stóp, a mokre ubranie cały czas wyciągało z niego ciepło a wraz z ciepłem energię. Wrócił do recepcji i podniósł plecak Roberta. Kubek i wisząca luzem menaszka zabrzęczały lekko. I wtedy z góry dobiegł go długi, przeciągły pomruk. I wiedział, że to nie burza. Pomruk był zbyt wilgotny, zwierzęcy i zakończony z zniecierpliwionym sapnięciem. Oświetlał czołówką zakręcające marmurowe schody i barierkę z podziemiałego drewna. Deszcz bębnił o parapety, a błyskawice raz po raz rozświetlały czarne niebo, zostawiając za sobą toczące się po górskich dolinach niskie gromy. Wilgotny pomruk nie powtórzył się, chociaż Patrykowi wydawało się, że czeka w bezruchu całą wieczność. Wśród trzasków i stęknięć drewna, stukotu wciąż uderzającej o framugę i parapet okiennicy na pierwszym piętrze, świstu wiatru, przeciskającego się przez szpary wypaczonych okien, nie usłyszał nic niepokojącego. Odetchnął głęboko. Zorientował się, że oddychał płytko i szybko, a zmysły miał krańcowo napięte. Adrenalina odpędziła zmęczenie i przestał nawet na chwilę czuć zimno, ściskające mu jak wimadle stopy i dłonie. Wydawało mu się, tylko mu się wydawało, musiało mu się wydawać. Ruszył powoli, schodami, pod górę, świecąc światłem czołówki jak najwyżej, by mieć najwięcej czasu na reakcję na ewentualny atak. Rozważał, czy nie krzyknąć czegoś do Roberta, ostrzec go, by zamknął drzwi, ale bał się, że przyniesie to więcej szkody niż pożytku. Kiedy dotarł na pierwsze piętro, powoli oświetlił zakamarki sali restauracyjnej. Cienie od kolumn podtrzymujących strop i nóg barowych krzeseł pokryły podłogę czarnymi wstęgami. Które migotały od światła błyskawic wpadającego przez rozbite okno. Patryk ruszył schodami wyżej, nie robiąc przerwy na odpoczynek i wkrótce znalazł się w korytarzu między pokojami. Zaświecił w obie strony i promień latarki oświetlił czerwoną wykładzinę i wyłożone boazerię ściany. W korytarzu nie dostrzegł nikogo, ani niczego. Podszedł do pokoju numer 8. Drzwi były nadal uchylone, a Robert leżał nagi na łóżku, skulony i owinięty w prześcieradło. Spod lekko poszarzałego materiału wystawał tylko jego długi nos i kawałek spalonego słońcem czoła. Latarka leżała na jednej z szafek nocnych i oświetlała sufit pojedynczą czerwoną diodą. Ale capi, skarpety to mogłeś wywalić na zewnątrz. I te swoje buty. Mruknął Patryk. Głos ledwo przecisnął mu się przez ciągle ściśnięte gardło. — To wywal! Ja nie mam siły! — A jak noga, stary? — zapytał, a Roberto wrócił w jego stronę białą jak papier twarz. — Źle! Cholera, zdycham z zimna! Ale są koce i jak się wytrę tym prześcieradłem, to idę spać. Nawet mi się łachów nie chce wyjąć z plecaka. — Postaw go tam pod oknem i chociaż rozepnij — i tak gówno mokre będzie. Ale jak jutro będzie pogoda, to szybko wyschnie na słońcu, w końcu to plastik. Wyniesie się rano i będzie suche w godzinę. Nic nie jesz? Zapytał Patryk i ze stęknięciem położył plecak pod okno. Będzie z dziesięć godzin, jak to się ostatni raz jedliśmy. Nie mam siły z tym się pierdolić, wiesz? Po prostu nie mam. Robert wyjął spod kołdry dłoń i przesunął po czaszce. Skóra na palcach nadal była nasiąknięta wodą i przez to pomarszczona, jak u starca. Bardziej mi się żygać chce niż jeść. To chyba ze zmęczenia i przez tę pieprzoną nogę. Patryk rozsunął kurtkę i podszedł do szafy. Niemal wszystkie wieszaki były zajęte przez ubrania Roberta. Woda kapała na podłogę mebla i utworzyła już kałużę. Pokręcił głową. I powiesił kurtkę na drzwiach. Potem usiadł na drewnianym krześle i zaczął ściągać buty. Zastanawiał się, czy Robert usłyszał zwierzęcy pomruk i czy może też czeka na niego, by pierwszy się odezwał, mając nadzieję, że jeżeli nie zapyta, to znaczy, że mu się przesłyszało. Słyszałeś to? zapytał po prostu. Co? Taki pomruk, jakby jakieś zwierzę tu było. – W hotelu? No. Robert uniósł się na łóżku i zrzucił z siebie prześcieradło. Jego ciało było białe jak kreda, z wyjątkiem twarzy, brązowego wycięcia na szyi, rąk i łydek. – Nie, nie słyszałem nic takiego. Musiało ci się wydawać. Patryk rozluźnił się. Miał nadzieję usłyszeć taką odpowiedź. Patrzył uspokojony, jak kompletnie nagi Robert składa mokre prześcieradło i przygotowuje się do snu. Zerknął na jego kostkę. Była spuchnięta jak balon. Fioletowa i uciekająca krwawą ropą od otarć. Ja pierdolę, źle to wygląda, prokuratorze. Żeby się zakażenie tam nie wdało. Wygląda jakbyś zdarł z niej skórę. Robert sięgnął długimi, żelastymi rękami do zewnętrznej kieszeni plecaka i wyjął spray antybakteryjny. Spryskał nim dokładnie nogę. Syczał przy tym z bólu. Wygląda nieładnie, ale zobaczymy jutro, mruknął. Jak szedłem, to znaczy, że nie było tak źle. Ze złamaną nogą się chyba nie da iść, nie? Mam już dość, kurwa. Muszę się wyspać. Nie mówiłem ci tego, żebyś się nie załamał, ale przez ostatnią godzinę marszu w tej burzy myślałem, że zwymiotuję ze zmęczenia. Mam w dupie jedzenie i śpię. Z nogą będzie w porządku. Najwyżej zrobimy sobie dzień przerwy i tu odpoczniemy. Należy nam się. A jak będziesz robił żarcie, to tylko dla siebie. Nie żartowałem z tymi mdłościami. wal się do wyra. Ja się rozbiorę i też walę się spać. powiedział Patryk. I zdjął z siebie dwie koszulki z krótkim rękawem. Wyszedł na korytarz i tam wyżął je z wody. Krople ciężko upadały na czerwoną wykładzinę. Poświecił jeszcze raz w prawo i lewo. Ale niczego ani nikogo nie zauważył. Wzrok jednak padł na drzwi naprzeciwko z numerem siedem. Pamiętał, że na tablicy w recepcji nie było klucza do tego pokoju. Nie było siódemki? Numeru 28 i 33. Oblizał usta. Poczuł nagle przymus, by wiedzieć, czy w środku nikogo nie ma. Nie chciał jednak budzić gości hotelu w nocy, podczas burzy. I ukazywać się półnagim, więc naciągnął na siebie jeden z podkoszulków. Podszedł do drzwi i zapukał głośno cztery razy. Excuse me, anybody there in room seven? krzyknął w przerwie między gromami, przytykając usta niemal do szpary między framugą a skrzydłem drzwi. Nikogo pewnie nie ma! Usłyszał nagle za plecami krzyk Roberta i drgnął przez to ze strachu. Zaklął pod nosem. Dreszcz przebiegł mu przez całe ciało, od pięt aż do czubka głowy. Na skórze czaszki poczuł mrowienie. Wypuścił powietrze ze świstem. Leż tam cicho, bo się prawie posrałem. Wal się spać, Patryk, a nie laski podrywasz. Tu nikogo nie ma. Mimo zapewnień Roberta nacisnął klamkę pokoju numer siedem i pchnął. Spodziewał się, że drzwi będą zamknięte, ale ustąpiły. Nabrał powietrza w płuca i wszedł do pokoju. Po lewej szafa, pod ścianami łóżka, obok łóżek, po jednym krześle i szafce nocnej. Zewnętrzne okiennice otwarto i do pokoju wpadało światło z rozcinanego błyskawicami nieba. Ciężkie krople bębniły o szybę i parapet. Bez wątpienia ktoś zamieszkiwał w pokoju. Łóżka? Przykryto kapą niedbale, a na szafkach nocnych dostrzegł dwie szklanki z grubo rżniętego szkła oraz plastikowe butelki z wodą. Pod ścianą stała też brązowa walizka na kółkach. Zamknął drzwi i wrócił do Roberta. Ten leżał już przykryty kocem i zgasił swoją czołówkę, by oszczędzać baterię. Wystawała mu jednie pokryta szczyciną czaszka. Miał zamknięte oczy, ale nie spał. I co z tym pokojem? zapytał. Jest walizka i łóżka wyglądają tak, jakby ktoś tam spał. Pewnie utknęli w górach w te burze. Chcą przeczekać? Wątpię, bo tam jest walizka. Kto bierze walizkę w góry? Pewnie to jeden z tych z samochodu i tyle. W walizce wygodniej niż w plecaku, jak masz samochód, nie? Dobra, daj spać. Patryk zdjął buty, skarpety, a potem spodnie i majtki. Nagi wyżął ubrania i rozwiesił w pokoju tak, żeby najlepiej wyschły. Wykorzystał do tego karnisz zawieszony nad oknem. Potem, podobnie jak Robert, wytarł się do sucha przyścieradłem. Krew zaczęła powoli wracać do stóp i palców. Zdjął z plecaka przeciwdeszczowy pokrowiec i wyjął ubrania z foliowych worków. I tak były wilgotne i zimne. Założył majtki i podkoszulek. Potem zamknął drzwi na korytarz i przekręcił klucz w zamku. Robert zapewniał go, że nie słyszał zwierzęcych odgłosów, ale Patryk nadal obawiał się, że do środka dostało się coś dużego. Drzwi na dole nie otworzyły się same, to wiedział na pewno. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie wyjąć kuchenki gazowej i nie zaparzyć herbaty, ale nagle poczuł zmęczenie, tak obezwładniające. Że położył się i przykrył kocem. Nie chciało mu się otwierać okiennic i wpuszczać do środka zimnego wiatru i deszczu, chociaż w pokoju panował zaduch i smród starych skarpet. Przełączył czołówkę na czerwoną pojedynczą diodę i zamknął oczy. Zasnął szybko. Patryk otworzył oczy, i pierwsze co poczuł, to sztywność mięśni nóg. I ból stóp. To przypomniało mu, że jest w górach. Rozejrzał się po pokoju. W czerwonym świetle wciąż leżącej na szafce nocnej czołówki dostrzegł mokre ubrania zawieszone na krzesłach, we łóżka, karniszu i otwartych drzwiach szafy. Burza już przeszła, padał jedynie lekki deszcz, bębniąc słabiutko o parapet. Robert Leżał zawinięty w koce z lekko uchylonymi ustami. Chrapał. Patryk usiadł na łóżku i czekał chwilę, zastanawiając się dlaczego się obudził. Oprócz mocnego zaduchu i wilgoci od suszących się ubrań, wyczuł kwaśną, nieprzyjemną woń. Przypominała zapach brudnych koni w stajni. Drgnął, gdy usłyszał dochodzące od drzwi sapnięcie. Serce przyspieszyło mu i otworzył usta, chwytając nasiąkłe wilgocią i potem powietrze. Sapnięcie powtórzyło się, ale tym razem towarzyszył mu również zgrzyt, jakby ktoś przesunął ciężkim łomem po deskach. Drzwi zajęczały pod ciężarem, ugięły się nawet lekko, a klamka powoli obniżyła się, jakby ktoś próbował ją niezdarnie nacisnąć. Drewno, chociaż grube i ciężkie, zatrzeszczało. Patryk wstrzymał oddech. Do gardła podjechał mu kwas żołądkowy i poczuł pieczenie na języku. Spojrzał na szafę, zastanawiając się, czy będzie w stanie ją przesunąć i zaterasować w razie czego drzwi. Wiedział, że na korytarzu jest jakieś duże zwierzę. Na pewno nie człowiek. Nagle Usłyszał, że chrapanie ustało. Robert stęknął i podniósł się na łokciu. Spojrzał w stronę kolegi i zmarszczył brwi. Oczy miał jeszcze zamglone od snu. Csz! Patryk przyłożył palec do ust. Wtedy drzwi zetrzęsły się od uderzenia. Znowu rozległo się sapnięcie i odgłosy drapania. Robert powoli. Bardzo ostrożnie i bezgłośnie usiadł na łóżku. Patryk odetchnął. Wiedział, że jego kolega jest rozbudzony, opanowany i nie będzie robił niepotrzebnego hałasu. Tego teraz potrzebowali najmniej. Patryk nie wiedział, jak silny jest niedźwiedź, ale miał wrażenie, że jeśli byłby odpowiednio zdeterminowany, Poradziłby sobie z drzwiami ich pokoju. Nie powinni więc robić nic, by go do tego zachęcać. Patryk wskazał palcem na szafę, a potem na drzwi. Robert zrozumiał, co miał na myśli. Otworzył usta i bezgłośnie ułożył je w słowo niedźwiedź. Patryk skinął na to głową. Mieli gotowy plan na najgorsze, ale liczył jednak. Że zwierzę nie będzie się chciało dostać do ich pokoju. Na pewno poczuło ludzki pot i mogło zdawać sobie sprawę, że za drzwiami są ludzie, ale nie mogło czuć żadnego pożywienia. Wszystko, co mieli, znajdowało się w konserwach lub szczelnie zamkniętych, plastikowych pudełkach. Prawdopodobieństwo, że zwierzę to wyczuje, było bardzo niewielkie. Szczególnie, że nie otwierali plecaków od kilkunastu godzin. Czekali całą minutę i Patryk usłyszał coś ciężkiego, upadającego na wykładzinę. Tak jakby stojący na dwóch łapach niedźwiedź nagle opadł na cztery. Huknęło, jakby ktoś rzucił workiem z cementem. Potem rozległ się niski pomruk, odgłos rozdzieranej pazurami wykładziny i zwierzę zerwało się do biegu. Patryk czuł nawet w pokoju drżenie podłogi jęczącej pod rozpędzonym kilkusetkilogramowym cielskiem. Zwierzę zbiegło na dół i nastała cisza. Szumiał jedynie wiatr, a od drewnianych ścian dochodziły chrzęsty i trzaski. Odczekali jeszcze kilka minut, zanim się odezwali. Patrzyli na siebie szeroko otwartymi oczami. Cholera! Powinienem wyjąć z plecaka butle z gazem na niedźwiedzie, szepnął Robert. Przecież mamy na odstraszanie niedźwiedzi dwa pojemniki z gazem pieprzowym. Nie, dobrze, że byliśmy cicho. Usłyszałby, rozwaliłby te drzwi i nas rozszarpał. Nawet nie mamy ubrań cholera, przebiłby nas pazurami na wylot. Robert wstał i zdjął z wieszaka koszulkę, założył ją na siebie. — Prawie sucha — szepnął. — Dobre też duszności. Patryk podszedł do okna i otworzył je na oścież, a potem odblokował okiennicę. Na zewnątrz był już brzask. Poczuł zapach liści i ozonu, ale przed sobą widział jedynie martwe, pokryte bladą brodaczką stare buki i dęby. Kilka złamało się i opierało o ściany hotelu. Odetchnął pełną piersią i poczuł, że napięcie skręcające mu brzuch powoli odpuszcza. — Ja pierdolę, stary — mruknął Robert. — Idziemy już dwa tygodnie i nawet nie słyszeliśmy niedźwiedzia, ale gdy znajdujemy hotel, skurczy syn puka do nas do pokoju. Jakie jest na to prawdopodobieństwo? Jesteś matematykiem, to powinieneś wiedzieć. Za mało danych na precyzyjne obliczenia. Odparł Patryk, ale sam mówiłeś, że Rumunia jest pełna niedźwiedzi. Jest ich tak dużo, że niedawno odstrzelili pół tysiąca, bo schodziły z gór do wsi i poturbowały kilkanaście osób. Jeden facet nawet zmarł. Ale, czy to nie jest jakaś ironia losu? No popatrz, niedźwiedź do nas zapukał. Kto wie, może to nie niedźwiedź. Patryk zdjął z wieszaka spodnie, a potem je założył. Były lekko wilgotne jedynie na szwach. No a co, łoś? Nie wiem. Może jakiś gruby, śmierdzący rumun. Czułeś ten dziwny kwas, jakby ktoś wymieszał ocet z przekiszoną kapustą. Tak, czułem. Nie, człowiek tak nie śmierdzi. Pracowałem w wakacje w magazynie z cementem, w liceum jeszcze. I mam przegląd zapachu ludzkiego potu. Tacy faceci go produkowali ze 150 kilo. Pierwszorzędni producenci wysoko wydajni, na cebuli, ziemniakach i czosnku pasieni, a pojeni wyłącznie piwem i tanim winem. To nie był zapach człowieka stary. To było zwierzę. Wiem, tak sobie ja ja robię. No i wczoraj czułem to przy recepcji. Patryk opowiedział Robertowi o kłaku sierści leżącym na piątym stopniu schodów. No, to wszystko jasne. Niedźwiedzie zapamiętują takie miejsca. Może kiedyś znalazł tu jakieś żarcie i sobie przenocował, przeciekał deszcz, a przy okazji pomyszkował po chałupie. Pewnie tak, zgodził się Patryk. A jak twoja noga? Boli jak 112, skurwieli. No tragedia, chłopie. To co robimy? Najpierw śniadanko, porządki w plecakach, a potem się pomyśli, ok? Chyba jesteś głodny, co? Jestem. Nie jedliśmy cały dzień. Od razu nam się poprawi humor. Zjedli po konserwie i porcji ciepłego makaronu z sosem oraz wypili herbatę. Potem przepakowali plecaki. Robert wydał Patrykowi puszkę z gazem odstraszającym niedźwiedzie i dopiero wtedy postanowili wyjść na korytarz. Plecaki zostawili na łóżkach, gotowe do drogi, bo mieli najpierw zamiar dokładnie rozejrzeć się po hotelu. Dobra, ty otwieraj drzwi i idziesz pierwszy, bo mnie ciągle noga boli i nie mogę szybko zareagować na. Wiesz, jakby coś wyskoczyło, wytłumaczył Robert. Nie, żebym się bał, ale tak będzie bezpieczniej dla nas obu. Pamiętaj, że ten gaz robi chmurę na cztery metry i jest taka mocna, że człowiekowi może od tego stanąć serducho. Za ciebie nie będę rozpylał, nie? Nie, no, rozumiem nie musisz się tłumaczyć odparł Patryk. Od momentu, kiedy niedźwiedź zszedł na dół i najprawdopodobniej opuścił hotel, nie słyszeli nic niepokojącego, ale poczuł, że w gardle pęcznieje mu gula. Zacisnął dłoń na czarnym pojemniku z gazem i przekręcił klucz w zamku. Uchylił ostrożnie drzwi na ciemny korytarz. Skierował światło czołówki na przeciwległą ścianę i wyjrzał. Snop światła liznął boazerię, czerwoną wykładzinę i bielone deski sufitu. Nikogo, ani niczego. — Ja pierdolę! Widzisz to na podłodze? — Usłyszał szept Roberta za plecami. Spojrzał pod nogi. Czerwona wykładzina była zdarta i odsłoniła stare deski. Drewno przecinało pięć jasnych, głębokich na co najmniej centymetr rowków. W dwóch miejscach pazury niedźwiedzia wyrywały wielkie jako łówki drzazgi. Próbował otworzyć drzwi na oścież, ale coś je zablokowało. Naparł na nie barkiem. I usłyszał trzask. Wyszedł na korytarz i spojrzał za drzwi, czy coś nie czai się po drugiej stronie. Korytarz był pusty, dostrzegł jedynie zamknięte drzwi pokojów i lampy między nimi. Ty chodź, zobacz to. Patryk usłyszał nagle Roberta i wyczuł w jego głosie obrzydzenie, połączone z fascynacją. Tu jest coś dziwnego, dołączył do kolegi który pochylał się nad czarnym zawiniątkiem pod ścianą. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak kawałek zwierzęcego futra, ale pod nim znajdował się zbitek różowo-żółtej tkanki wielkości kurzego jajka. Robert dźgnął obrzydlistwo drzazgą, którą wyjął spod oderwanej wykładziny. Weszła gładko i ze środka mięsnej kuli pociekła czarna krew. Co to w ogóle jest? Zapytał Patryk: To ten niedźwiedź musiał zostawić. Dlaczego mu się to oderwało? Jakoś musiał zaczepić o coś, ale tu nic takiego nie widać. Zresztą ja nie wiem. I czujesz, jak to zapi tym kwasem? To mięso jest? No, na pewno. Wygląda, jakby odpadło po prostu, ale w większości jest dziwnie gładkie jak taka mięsna purchawka. Patryk wstał. I wskazał nogę kolegi. I jak po pierwszych krokach, szarpie jak cholera, ale trzeba rozruszać. Obejrzymy te wszystkie pokoje, jak tak nalegasz, i się zbieramy, co? Ja chcę wrócić na szlak, bo myślę, że jak pójdzie, to pójdzie. Zresztą nie ma tu zasięgu. Te tak jakbym nie dał rady, to i tak musimy wejść wyżej, żeby zadzwonić po pomoc. No, chyba że mają tu linię naziemną. Myślisz, że to możliwe? Pewnie by mieli w recepcji telefon, a ja tam takiego nie widziałem, nawet żadnego druta nie było. Ta recepcja nie działa, bo to od dawna już nie jest hotel. Chociaż widać, że przez kogoś jest odwiedzany. Dowód to ten samochód na zewnątrz. Może mają tu garaż i jest więcej. Gdzieś może być działający aparat telefoniczny. Trzeba obejrzeć po prostu dokładnie. To musiała być doprowadzona linia telefoniczna. Miejsce było zbyt luksusowe i gościło zbyt ważnych ludzi. I elektryczność też jest. Te, masz rację. Robert pokiwał głową. To co? Szukamy od góry czy od dołu? Od dołu. Ale najpierw spojrzałbym na ten samochód. Trzeba ostrożnie. Nie mamy pewności, czy może ten cholerny niedźwiedź nadal tu jest. Jak jest, to jego strata. Nie wytrzyma takiej dawki kapsaicyny. Będzie uciekał z piskiem jak dziewczynka. Jak gryzli uciekają, to zadziała na rumuńskiego miśka też. Długo stali na kamiennych schodach przed drzwiami hotelu. Powoli lustrowali wzrokiem mokre, bezlistne drzewa. Zwalone pnie, oblepione brodaczką i uchatymi grzybami, wystające z bujnego, zielonego podszytu. Ale nie dostrzegli żadnego ruchu, a tym bardziej niedźwiedzia. Dziwne, że te drzewa umarły. Patryk pierwszy przerwał ciszę. Takie grube dęby to chyba nie powinny tak masowo co. One mają przecież co najmniej sto lat, może nawet kilkaset. Korniki to przecież by nie dały rady. Moim zdaniem to ktoś je wytruł. Ten hotel na pewno należy do kogoś prywatnego. Ktoś go wykupił od państwa, może las też, ale pewnie nie pozwalali mu wyciąć tej gęstwiny drzew, bo wyglądają na cholernie stare. Same dęby bartki. Na moje oko, to Nuworyż kupił ten hotel, a teraz wokół chce wybudować parking, basen i miejsce na saunę z dyskoteką i klubem gołga. -Go. Zrobi tu miejsce, na którym będzie zarabiać coś dla bogaczy. Ale powie, że pomniki przyrody same zdechły z niewiadomego powodu. Ta, to wydaje się prawdopodobne. Zeszli ze schodów i zbliżyli się do terenowego Mercedesa. Zajrzeli przez brudne szyby do środka. Nie zauważyli nic podejrzanego. Patryk szarpnął klamkę każdych drzwi, ale auto było zamknięte. Stoi tu chyba z tydzień, mruknął. Widzisz te gałązki i liście na masce? No, może tak być, zgodził się Robert. Ale wydaje mi się, że dłużej, o wiele dłużej. Jest pokryty takim pyłkiem z drzew żółtawym, widzisz, za wycieraczkami? Pyliły tak sosny, jak ruszaliśmy na wyprawę, ale tutaj, bardziej na południu, mogły jeszcze wcześniej. Ja bym powiedział, że maksymalnie stoi miesiąc. Tak bym stawiał. No, masz rację. I to niedobrze. Patryk ze zdenerwowania skubał zębami dolną wargę. Dlaczego niby? Nikt by tu się nie zatrzymywał na miesiąc. Coś się tym ludziom stało. Może ten niedźwiedź ich zabił. Co ty pieprzysz? To jesteś bogacze. Może mieli coś pilnego i przyleciał po nich helikopter. Dla takich ludzi, co sobie mogą kupić taki hotel, to nic zostawić samochód. Tylko my biedaki byśmy bronili naszego mercedesa własną piersią! Patryk wzruszył ramionami, ale podobało mu się wytłumaczenie Roberta. Chciał, żeby było prawdą. A może to jaki król cyganów? Robert nagle roześmiał się. Pomaluje ten hotel na różowo i turkusowo, dobuduje wieżyczki z cekinami, postawi delfina z gipsu i będzie tu trzymał Czternaście żon, stary to Rumunia. Nie widziałeś tych kolorowych straszaków, jak jechaliśmy pociągiem? Nie widziałeś tych cygańskich zameczków, jakby mieszkały tam Barbie? Patryk pokiwał głową. No, widziałem. Tragedia zżygać się można. Robert nalegał, by przeszukanie hotelu zaczęli od piwnicy. Sądził, że tylko wtedy będą mieli pewność, że niczego nie pominą. Wejście do podziemnej części budynku znaleźli na tyłach, na końcu wysypanej kamieniami drogi. Patryk minął zamkniętą klapę z sypu na węgiel i zszedł po zabłoconych schodach. Zatrzymał się przed stalowymi, pomalowanymi na bordowo drzwiami. Były uchylone a kłódka wisiała na łańcuchu, na wbitym w kamienną ścianę haku. — Dziwne, że tu wszystko jest otwarte — powiedział do schodzącego za nim ostrożnie, posykującego z bólu Roberta. — Drzwi frontowe otwarte, te tutaj też otwarte, jakby zapraszali tu zwierzęta i wszystko. — Może coś tu się nagle stało — odparł prokurator przez zęby. Miał wykrzywioną z bólu twarz. I nie mieli czasu, żeby to zamknąć. Patryk wzruszył ramionami, zamontował na głowie czołówkę i przeszedł przez próg. Już po kilku krokach w ciemnym korytarzu poczuł nieprzyjemny zapach. Co to jest? Zapytał, znowu odwracając się do Roberta. Benzyna i olej? Powiedział benzyna, ponieważ rzeczywiście czuł zapach benzyny, ale oprócz niego. W powietrzu nosiło się coś bardziej niepokojącego, wręcz przerażającego. Raczej padlina podlana benzyną mruknął Robert. Byłem wiele razy w miejscach, gdzie gniły trupy. O różnej porze roku i z różnym stażem były te trupy. Oglądałem ciała nieraz. Ten smród to padlina. Nad głowami zabrzęczała im mucha. Ale nie taka zwykła, tylko lśniąca metalicznie na niebiesko. Zaraz potem następna. Na kamiennej podłodze wędrowały mrówki. O wiele za dużo, by było to normalne. Znikały pod zamkniętymi metalowymi drzwiami, znajdującymi się po prawej od wejścia. Ty, te drzwi są podrapane, widzisz? Patryk wskazał na zdartą farbę wokół stalowej. Okrągłej gałki. I są nawet ślady na tej ścianie tutaj. Robert skinął głową. Coś chciało się tutaj dostać, ale zamiast klamki jest gałka i nie potrafiło jej obrócić. Zwierzę pewnie jakieś. Patryk wyciągnął rękę, przekręcił gałkę i pchnął drzwi. Smród padliny uderzył go w twarz jak pięść z kastetem. Wstrzymał oddech. Obok głowy. Przeleciało mu kilkanaście much i wyleciały na zewnątrz. Cofnął się o krok. Robert wszedł do pomieszczenia pierwszy i przeciął panującą tam całkowitą ciemność strumieniem światła z czołówki. Patryk niechętnie do niego dołączył. Możesz kurwa mać, szepnął, gdy zobaczył ciało. Robert nic nie powiedział, a jedynie zbladł i wbił wzrok w martwego człowieka na środku podłogi. Mężczyzna leżał na wznak, w kałuży zaschniętej krwi. Był obdarty z ubrania i skóry. Strzępki zielonej kamizelki z licznymi kieszeniami na naboje, nóż i inne akcesoria potrzebne myśliwym leżały pod ścianą, w odległości kilku metrów. Patryk przesunął krążkiem światła z czołówki po reszcie pomieszczenia. Raczej po to, by oderwać wzrok od okropnego widoku, niż z ciekawości. Serce łomotało mu w piersi i zbierało mu się na wymioty. Zapach benzyny był nadal bardzo silny. Po prawej znajdowała się nowoczesna prądnica, a tuż obok niej piętrzyło się jeden na drugim kilkanaście dwudziestolitrowych czerwonych kanistrów z paliwem. Naprzeciwko, Zauważył żelazny piec, który służył zapewne do ogrzewania budynku, i tylko on wyglądał na oryginalne wyposażenie razem z wiszącą pod sufitem pajęczyną miedzianych rur. Po lewej, pod sypem, leżały szczapy porąbanego drewna, a obok węgiel na dużej hałdzie. Coś wyżarło niemal całkowicie tego człowieka. Widzisz, Patryk, minął Roberta. I pierwszy zbliżył się do ciała. Kucnął nad obiedzonymi stkanki tkanki miękkiej nogami. Na stopach nadal tkwiły mocne, skórzane wojskowe buty, ale mięśnie, łydki i uda zerwano. Została jedynie biała kość i zbrązowiałe szczątki sząstki w stawie. Musze larwy i mrówki głębiły się głównie w otwartej klatce piersiowej oraz pozbawionej wnętrzności i dziwnie pustej, Jamie brzusznej. W powietrze strzelały połamane żebra otoczone strzępkami wyschniętej tkanki. Jedno z ramion mężczyzny również było odarte ze skóry i mięśni jak nogi. Drugie coś wyrwało ze stawu barkowego i wywlokło z pomieszczenia, lub pożarło w całości. Skóra na twarzy nieboszczyka i czaszka były jednak nienaruszone, trzymały się ciała. Mimo rozerwanej szyi, mężczyzna miał gęstą czarną brodę i tatuaże na twarzy. Oczy były nadal otwarte, mętne i wytrzeszczone. Na ustach zamarł mu krzyk. Myślisz, że to ten niedwiedź go tak załatwił? Zapytał Patryk. Głos drżał mu lekko ze strachu, chociaż nie chciał, żeby kolega to usłyszał. Odchrząknął. Nie wiem, czy to ten niedźwiedź, ale na pewno niedźwiedź. Wilki bardziej rozległyby ciało. Tak mi się wydaje. No i wilki nie zostawiają tyle. Pożerają wszystko. A dlaczego drzwi były zamknięte? Myślę, że to przeciąg jaki się zamknął. Może nawet sam drapieżnik jak wychodził. Potem nie potrafił otworzyć. I to by wyjaśniało, dlaczego resztkami nie zajęli się mali padlinożercy, jak. Lisy lub borsuk nie były w stanie dostać się do środka. Trzeba stąd iść. Patryk cofnął się do drzwi. Zbladł i zrobiło mu się zimno. To teraz ma sens, że ten niedźwiedź się tutaj kręci. Chce dokończyć to, co zaczął. Może darujmy sobie przeszukanie tego hotelu i po prostu chodźmy na grań. Jest już dobra pogoda, słońce świeci. To jak położymy łachy na nagrzanych kamieniach, to wszystko nam dobrze wyschnie. Już pewnie w pokoju dobrze wyschło. Wystarczająco na pewno. W nocy będziemy daleko stąd, stary. Na chuj nam szukanie tu czegokolwiek. Jakby był tu ktoś żywy, to by odjechał tym cholernym Mercedesem. Ale pewnie wszyscy są martwi. Złapiemy zasięg gdzieś dalej na komórkach i poinformujemy jakiś telefon alarmowy, co tu się stało. Niech tu przyjedzie policja, czy co. Niech się tym zajmą. Dobra, masz rację. Odparł Robert. Noga boli cholernie, ale jak będziemy szli powoli, to damy radę na pewno. Ale cię odpuchła trochę, nie? Trochę tak, ale kurwa, nadal szarpie jak cholera. Przy każdym ruchu jakby mi tam ktoś wbijał szpilę. Patryk wyszedł z pomieszczenia z ciałem mężczyzny i zaświecił w głąb korytarza. Zobaczył kolejne drzwi ale nie miał zamiaru nigdzie więcej zaglądać. Powoli ruszyli schodami na górę. Z ulgą odetchnął świeżym powietrzem. Popatrzył z niepokojem na kuśtykającego za nim Roberta. Chciał wierzyć, że jego towarzysz sobie poradzi, ale szedł tak powoli, jakby noga była złamana, a przecież poruszał się bez plecaka. Patryk ścisnął zębami wargę. Nie wyglądało to dobrze. Tylko mnie to zastanawia, dlaczego nie zamknął za sobą drzwi, ten myśliwy. Robert zatrzymał się i oparł o kamienną ścianę budynku. Na czole skropił mu się pot. Cały czas stękał i zaciskał z bólu zęby. Normalnie jakbyś uciekał przed zwierzęciem, to przecież byś za sobą zamykał, nie? Może był tuż za nim i nie zdążył zamknąć, zasugerował Patryk. A zresztą daruj sobie te prokuratorskie rozkminy. Pośpiesz się lepiej. Nic mnie nie obchodzi, dlaczego nie zamknął drzwi. Chcę jak najszybciej uciec z tego przeklętego hotelu w bezpieczną samotną guszę. Nie no, nie wiem, kontynuował Robert, jakby nie słyszał słów kolegi. Jeszcze jedno. Tam było za mało krwi. Do tego widzieliśmy jedynie kamizelkę, a gdzie spodnie tego faceta, gdzie kurtka i pas. Bo na pewno miał paz z mi kaburą. No i idzie sama broń. I to wyrwane ramię. To co, sugerujesz? Patryk poddał się. Wiedział, że musi wysłuchać do końca teorii kolegi. No myślę, że ten niedźwiedź zabił go gdzieś blisko, a to miejsce potraktował jako przechowalnię, taką mówisz, lodówkę gawrę. Dobra, Robert. Pewnie tak było. Ale nie jesteś tutaj prokuratorem i nie ty będziesz rozwiązywał tą sprawę. Tutaj zajmie się tym rumuńska policja. Miałeś zostawić pracę w Polsce. Po to tu przyjechaliśmy. Kompletny reset. Pamiętasz? Tak, pamiętam. No dobra, wracamy po rzeczy i wychodzimy z tego cholerstwa. Od świtu minęła pewnie ledwie godzina, może i nawet nie. Przed południem, jak dobrze pójdzie, znowu będziemy nagrani. Tylko trzeba wodę uzupełnić. A, słyszałem strumień tam od samochodu i widziałem zbiornik, pewnie przeciwpożarowy. Napełnimy wszystko i starczy nam na dwa dni. Patryk odetchnął. Sama myśl, że się oddalam od tego śmierdzącego śmiercią miejsca go uspokoiła. To ja już zacznę pakowanie, powiedział i poszedł w stronę frontu budynku. Szli pod górę tak wolno że już po godzinie Patryk był pewien, że będą mieli szczęście, jeżeli dojdą na grań do zmierzchu. Udało im się jednak wyjść pomiędzy martwych drzew i w gęstym, zielonym, pachnącym lesie poczuł się lepiej. Z radością wpatrywał się w paprocie, trawy i kłębiące się borówczyska. Tam przy hotelu nie słyszał nawet ptaków i może to niepokoiło go najbardziej. Tutaj jednak ptasie trele rozproszyły nieco dziwne uczucie, gniotące mu żołądek. Szedł szybciej od Roberta, wyprzedzał go, a potem patrzył na kolegę z góry, jak ten stawiając krok za krokiem, krzywiąc się z bólu, brnie do przodu. Wydawało mu się, że jego przyjaciel idzie coraz wolniej, sapie coraz głośniej, a na jego twarzy grymas bólu zagościł na stałe. Czuł się źle z tym, że zmusza go do takiego wysiłku, ale bał się pozostać jeszcze jedną noc w hotelu. Wiedział jednak, że muszą tam wrócić, bo sądził, że nie osiągną odpowiedniego tempa na grani. Noc Roberta nie poprawi się odchodzenia, nie rozchodzi jej, jak zapewniał, to była fikcja, ale może by odpuchła, gdyby moczył ją w lodowatej wodzie ze strumienia tam, w hotelu. Mięśnie by im odpoczęły i może znaleźliby jakiś leki gdyby przeszukali budynek. Nie liczył już, że napotkaliby kogoś, kto mógłby im pomóc. Upewniło go o tym ciało w kotłowni. Wtedy spanikował. Poczuł się jak osaczone zwierzę. Ciągle miał przed oczami zwłoki, otwarte usta z kłębiącymi się na języku mrówkami i wytrzeszczone oczy. W gardle nadal drażnił go smród padliny i metaliczny posmak benzyny ciągle spluwał, ale nie mógł się go pozbyć. Wiedział, że muszą wrócić, ale nie potrafił tego wyartykułować. Oddalał tę chwilę za każdym razem do następnego postoju. Liczył na cud. Jak tam, dajesz radę? Zapytał, gdy Robert zbliżył się na dwa metry. Wiedział, że rady nie dawał, że każdy krok był dla niego udręką, ale spodziewał się też, że kolega nie będzie chciał tego dać po sobie poznać. Był człowiekiem o żelaznej woli. Daję, ale trochę wolniej będzie, niż początkowo zakładałem. Jakoś jeszcze się nie rozeszła. Jesteśmy w połowie lasu gdzieś i niedługo wejdziemy w kosówkę. Dobrze to, dobrze. Robert pokiwał głową. I próbował przywołać na twarz uśmiech, ale mu się nie udało. Patryk z coraz większym poczuciem winy ruszył pod górę, ledwo widoczną ścieżką między drzewami. Nie wiedział nawet, czy to był jakiś szlak turystyczny, pewnie nie, bo na ich mapach nie zaznaczono zejścia w tę dolinę, więc najprawdopodobniej szli starą ścieżką wydeptaną przez pasterzy. Nad kosą drzewiną, pod granią znajdowały się dość rozległe hale. I pewnie swego czasu prowadzono tam wypasowiec. Odwrócił się, by przed zakrętem spojrzeć na roberta. Kolega szedł powoli, noga za nogą, wspierając się na kiku i wyraźnie oszczędzając bolącą stopę. Patryk z nudów, tak jak zwykle, zaczął się rozglądać po okolicy. Gdy dostrzegł ciało dziesięć metrów niżej, tuż obok szlaku zawieszone na konarze dębu, Poczuł zimny ciężar w żołądku. Zakręciło mu się w głowie i usiadł na kamieniu. Martwy mężczyzna był ubrany na zielono, jak ten w piwnicy. Jego ramiona i głowa były zakleszczone między grubymi gałęziami, a reszta ciała od mostka oderwana. Na wietrze łopotały jedynie resztki czarnego foliowego płaszcza. Coś, ty tak zbladł? Zapytał zdyszany Robert. Gdy do niego dotarł, mdlicie czy co? Patryk zdążył się zastanowić nad ich sytuacją. Jeżeli drapieżnik, który pozabijał tych ludzi, znajdował się w okolicy, a znajdował się na pewno, bo drapał drzwi w ich pokoju, oznaczało to, że poluje na ludzi. Gdyby Robert był sprawny, mieliby szansę uciec, ale noga spowalniała ich i stanowili przez to łatwy cel. A to oznaczało, że muszą wracać do hotelu. Tam mieli największe szanse. Tam mogli się ukryć. Muszą wracać. Natychmiast. No co jest? Ja tu z jedną nogą tykam, a ty opóźniasz, ty złośliwy. Robert przerwał, bo obrócił się i zobaczył to, co patryk. Nie było to trudno, bo ciało wręcz przyciągało wzrok. Milczał przez bardzo długą chwilę. Musimy wracać do tego hotelu. Patryk wypowiedział swoje myśli na głos. To nas zabije jak tych kolesi. Musimy wracać. Robert nie protestował. Był ambitny, wytrzymały i uparty, ale nie głupi. Zacisnął zęby i skinął głową. Ale trzeba tam podejść do tego trupa, bo ten facet może mieć sztucer. Wytłumaczył. Zanim Patryk zdążył zaprotestować, lepiej mieć broń niż jej nie mieć. Zeszli ostrożnie kilka metrów i zagłębili się w zarośla. Patryk nie wyczuł smrodu rozkładu, bo ciało zakleszczone między gałęziami było już wyschnięte i wisiało na obiedzonych przez ptaki i insekty kościach uwięzionych w rękawach płaszcza i kapturze. Nie musieli długo szukać. Gęstwina pod drzewem była wygnieciona, chrusto odrzucony na bok i gleba porwana pazurami. Po mężczyźnie nie zostały nawet kości, ale dostrzegli rozerwane buty, spodnie, pas i karabin leżący w błocie i liściach. Długą lufę sztucera i jego niemal wszystkie metalowe części pokrywała brudna rdza. To chyba cholernie stare jest powiedział Patryk, wskazując na broń. Nie, rdza, że metal nawet w jeden dzień, jak jest wilgotny. Może powłoka antykorozyjna była stara i słaba, albo w ogóle nie było powłoki. Robert stęknął, podniósł karabin, usiadł na kamieniu i przejechał palcem po lufie. Potem obejrzał zamek. Patryk podczas tych zabiegów rozglądał się. W ręce trzymał puszkę z gazem odstraszającym niedźwiedzie. Nie jest tak źle z tym karabinem, stwierdził Robert. Pewnie, nawet teraz wystrzelił, ale jak wrócimy do hotelu, to rozbiorę go i przeczyszczę czymś. Olej widziałem w tej kotłowni, jakaś szczotka też się pewnie znajdzie. To Mauser 98, konstrukcja stara, ale tu jakaś trochę zmodernizowana. Miał powłokę ochronną, ale nie starczyła na takie warunki. To egzemplarz myśliwski i nawet z lunetą, widzisz? Strzelałeś kiedyś z tego? Mój wojek ma podobny. To popularna broń wśród myśliwych, legenda. Powinno działać jak usunerdzę. Robert oparł kolbę na ramieniu i szarpnął za gałkę. Z zamka wyleciała ze szczękiem łuska. O, widzisz, nawet poszło z taką rdzą. Widocznie nie było wilgotno tu cały czas. Zarzucił sobie karabin na ramię i wstał ze stęknięciem. Chyba jednak niewiele to dało ten karabin, mruknął Patryk. Ten facet był myśliwym i pewnie nie łaził tu sam, a mimo tego coś go zjadło. Wygląda na to, że uciekał, ale nie udało się. Ale to niekoniecznie był niedźwiedź. A skąd wiesz? Patryk poczuł się lepiej. Nie wiedział dlaczego, ale konfrontacja z czymkolwiek innym niż niedźwiedź ludojad sprawiała, że czuł się lepiej. No bo ten myśliwy by wiedział, że gdy goni go niego niedźwiedź, to wspięcie się na drzewo nic nie da. Lepiej stać w miejscu i walić do niego z karabinu. Nawet jak nie wystraszy się huku, to ból powinien studzić jego agresję. No i jak się dobrze wyceluje, to z tego karabinu da się nawet zabić. Patryk pokręcił wątpiąco głową. Jak strzelać w takiej gęstwinie i w ciemności, gdy niedźwiedź może wyskoczyć zza drzewa i znaleźć się blisko w łamku sekundy? — To co to? Mogło być jak nie niedźwiedź? — zapytał. — Nie wiem, ale może wilki. Niedźwiedź by wlazł na to drzewo i go zrzucił, jakby chciał, a wilki skakały i żarły go od dołu. Tak to mi wygląda. No i na dole nie ma kości, wszystko rozwleczone, zjedzone. Wilki pożerają wszystko, mówiłem ci już. Nic nie zostawiają, jak tutaj. Niedźwiedź je tylko mięso i to nie całe. Widziałeś w kotłowni, obżarł tylko części — Reszty załatwiło owady. A nie za dużo tego? I niedźwiedź, i wilki? Wszystko złotego świata a się tu nagle zlazło? Mm. niedźwiedź zabił pierwszy, a wilki woczuły padlinę i to je zwabiło. Ja to tak widzę. Przecież nie słyszeliśmy nawet wycia, jak szliśmy. Jak tu były, to dawno temu. Ale to nie zmienia faktu, że tutaj kręci się niedźwiedź. W nocy to nie mogło być nic innego jak niedźwiedź. Teraz śpi, ale w nocy znowu się obudzi. Niedźwiedzie żerują w nocy, ale ten jest inny, dziwny. Patryk pokiwał głową. To co, wracamy? Nie mamy wyjścia. Ja nie jestem w stanie nawet wyleść na drzewo, ale rozejrzyjmy się jeszcze, jak tu jesteśmy, dobra. Tacy myśliwi nie chodzą w pojedynkę. Jeżeli byli we dwóch, to drugi może być blisko. Powinni mieć plecaki z amunicją, bo w tym karabinie jest maksymalnie cztery naboje, bo jedna łuska wyleciała. Nie mogę sprawdzić, bo je się pcha po prostu do środka. Nie mam magazynka. Patryk uznał, że kilka minut nie zrobi różnicy. Ty tu zostań, bo tu gęsto i sobie nogę bardziej uszkodzisz. Sam pójdę, ale tylko pokręcę się dziesięć minut. Odpocznij, a potem schodzimy do hotelu. Tam też możemy znaleźć amunicję, na przykład w pokoju 28 albo 33, bo to pewnie tam mieszkali ci myśliwi. Robert skinął głową. Patryk zdjął plecak, położył go obok kolegi i ruszył w zarośla. Ramiona bolały, a koszulka z tyłu była mokra od potu. Nie mył się dobrze od dwóch dni i całe ciało go swędziało. Ruszył pomiędzy drzewa, Ciągle musiał się zastanawiać nad drogą, bo podszyt, oprócz gęstych paproci, porastały kolczaste krzewy. Wszędzie leżały też przegniłe, omszałe pnie, suche konary i gałęzie. W niektórych miejscach stanowiły mur nie do przebycia. Trudno mu było sobie wyobrazić, jak uciekać przez te zarośla przed niedźwiedziem. Uciekać przed czymkolwiek. Ciało znalazł dość szybko, chociaż raczej trudno było nazwać to ciałem. Na zdartej pazurami ziemi i wygniecionych paprociach leżały zakrwawione spodnie i kurtka, całe w strzępach, porwane skórzane buty, a wszystko rozwleczone na przestrzeni kilkunastu metrów. Wata Wilków obozowała zapewne w tamtym miejscu co najmniej kilkadziesiąt godzin, pożerając myśliwego i nie zostawiając niczego poza zawartością jelita grubego i żołądka rozerwały nawet sznurowadła i wydobyły stopy z mocnych, skórzanych butów. Plecaki jednak pozostały nienaruszone. Plecaki oraz karabin, również pokryty rdzą, jak ten, który miał Robert. Jeden z plecaków należał pewnie do mężczyzny, który zerwał się do ucieczki i kilkanaście metrów dalej wspiął się na drzewo, a drugi, obryzgany krwią, do tego, którego wilki dopadły w tym miejscu. A może nie wilki, tylko watachy z dziczałych psów? Widział takie i w Bukareszcie, i potem, gdy jechali koleją na północ, by rozpocząć swoją wędrówkę przez góry. Patryk przeszukał plecaki. Wyjął dwie butelki wody, manierkę, a potem wysypał ze środka wszystko na ziemię. Wyposażenie myśliwych stanowił śpiwór z plandeką przeciwdeszczową, batony, konserwy, cukierki oraz naboje, tak jak przewidział Robert. Patryk zostawił na ziemi wszystko, oprócz żywności i składanego noża, i amunicji w dwóch kartonowych pudełkach po pięćdziesiąt sztuk. Na kamiennych schodach hotelu, pojawili się późnym popołudniem. Robert szedł tak wolno i tak sapał, że Patryk podejrzewał u przyjaciela gorączkę z powodu zakażenia rany na nodze. Czuł ciężar na piersi, bo ich sytuacja stała się krytyczna. Na razie jednak powtarzał sobie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zlokalizowali źródło wody, żywności mieli na co najmniej kilka dni i mogli zawsze znaleźć więcej w budynku hotelu. Miał nadzieję, że gdzieś jest miejsce, gdzie składowano konserwy. Jeżeli był alkohol, to powinna znajdować się gdzieś również żywność, może nawet leki. Apteczka powinna być również w samochodzie. Miał nadzieję, że oprócz bandaży, Znajdzie tam środki przeciwbólowe i jakiś płyn antybakteryjny. Słuchaj, ja nie dam rady iść znowu granią. Powiedział Robert, gdy znaleźli się w recepcji. Zrzucił plecak i ze stęknięciem usiadł na skórzanej kanapie. Od razu zaczął rozsznurowywać but. Wiem, stary. Odparł Patryk. Od godziny gryzł sobie dolną wargę, aż do krwi. Wyznanie Roberta Sprawiło mu jednak ulgę. Część ciężaru gniotącego mu pierś zniknęła. I musimy stąd spierdalać. Za dużo tu trupów, a to byli twardzi faceci. Nie dali rady. Pierwszy raz na niedźwiedzia nie polowali i to mnie skłania do wniosku, że to nie był zwykły niedźwiedź. A co niby? Nie mówiłem tego wcześniej, żeby cię nie przestraszyć, ale widziałeś twarze tych dwóch trupów? Te brudate mordy z tatuażami na policzkach i na czole. Tak, widziałem. Tatuaże są coraz popularniejsze, ale na twarzy, także i w Polsce, są nadal domeną przestępców. Uwierz mi, bracie, bo coś o tym wiem. No. I oba te trupy miały gwiazdki i takie jakby kropki na policzkach z krzyżykiem. W wielu miejscach na świecie, nie tylko w Polsce, tak zaznacza się, ilu ludzi zamordowali. Gwiazdka może oznaczać kogoś z bronią, a zwykła kropka po prostu bezbronnego człowieka. To ma wywołać strach i być powodem do dumy. To myślisz, że to byli bandyci. Tak. I może sobie tu urządzili jakieś porachunki, może polowali na siebie nawzajem i ten niedźwiedź i psy, albo wilki, to zajęły się tylko padliną. Może to jakiś taki ich zwyczaj, może tak wyłaniają przywódcę, nie wiem, ale te mordy. To nie były zwykłe twarze, zwykłych ludzi, zapewniam cię o tym. Kurwa, dopiero teraz mi to mówisz? Patryk zacisnął zęby i obejrzał się na schody, jakby spodziewał się, że ktoś po nich zejdzie. A kiedy miałem mówić? Jak schodzimy tutaj, to chcę, żebyś wiedział, bo jak jakiegoś napotkamy, to może nas powitać kulą w łeb. Kurwa, człowieku. Patryk zrzucił dopiero swój plecak oraz drugi z za amunicją zabraną z lasu. Jego głos był piskliwy, bo zdenerwowanie ścisnęło mu gardło. Ale miał gdzieś co pomyśli Robert. Chciał usiąść i się rozpłakać. Ale jest szansa, Patryk, bo ten samochód wydaje się sprawny. Trzeba znaleźć tylko kluczyki, a one pewnie są gdzieś w hotelu. Nikt by nie zabierał kluczyków do wozu, w las, szczególnie jak nawet drzwi do pokoju zostawiali otwarte. Nie obawiali się tutaj kradzieży. Tak myślisz? Tak, tak myślę. Trzeba działać spokojnie i rozważnie, i znaleźć te cholerne kluczyki. Odjedziemy sobie stąd. Patrzyłem już na mapie. Wioska jest 20 kilometrów w linii prostej, a doliną to pewnie ze 25. Mogę zawsze zejść tam sam i wezwać pomoc, zaproponował Patryk. Zajmie mi to parę godzin jedynie. A przecież za dnia niedźwiedzie nie atakują. Nie stary, chyba bym tutaj zdech ze strachu. Zresztą tu nie chodzi tylko o niedźwiedzie, ale także psy i wilki. No i ci miejscowi z tamtej wioski mogą nie być tacy przyjaźni. Może ci bandyci ich opłacają. Kto myślisz, opiekuje się tym hotelem, jakich tu nie ma? Trzeba w takim budynku przepalać w zimę, bo jak zamarznie, to koniec. Tamci ludzie też mogą mieć rozkaz. Żeby się pozbywać obcych. Oto, żeby się pozbyć ciała tutaj. Nie trudno. Wystarczy rozebrać do naga i rzucić w lesie. Po kilkunastu dniach nie zostanie nawet kostka. A samochodem byśmy pojechali dalej. Byśmy się przebili do jakiegoś większego miasteczka. Tam to będzie już inaczej. No dobra. To brzmi jak jakiś plan. Patryk odetchnął głęboko. Lepszy niż czekanie tutaj w miejscu. I przejedanie zapasów, i czekanie, jak ta twoja pieprzona noga stanie się sprawna. Obawiam się, że prędko to nie nastąpi. Niestety. Patryk stanął przed zaparkowanym słowem i rozejrzał się. Nie mógł powstrzymać tego odruchu, chociaż wiedział, że w okolicy nie ma żywej duszy. Ścisnął pogrzebacz mocno w dłoni, podszedł do tylnych drzwi auta. I uderzył w szybę. Rozbiła się z głuchym brzękiem, a na skórzane siedzenia wewnątrz posypały się drobiny szkła. Oczyścił otwór okienny z resztek szyby i sięgnął do klamki. Zdjął blokadę i otworzył drzwi auta. W środku przesunął się na siedzenie kierowcy i zapalił przednie światła. Odblokował drzwi i wyszedł z auta, by przekonać się, że działają. Tego obawiał się najbardziej, że spędzi pół dnia na szukaniu kluczyków, a na końcu okaże się, że akumulator wyładował się i nie zdołają uruchomić silnika. Ale działały. Świeciły się wyraźnie i mocno. Wrócił do auta, wyłączył światła i rozparł się na chwilę na siedzeniu kierowcy. Samochód wyglądał na nowy, ale śmierdziało w nim tytoniowym dymem. Przeszukał schowek, ale znalazł w nim jedynie chusteczki higieniczne, paczkę papierosów, zapalniczkę i jakieś rachunki, a może mandaty. Nie mógł się powstrzymać i wsadził papierosa do ust. Wiedział, że ulga, jaką przyniesie zaciągnięcie się dymem, będzie chwilowa, ale mimo tego zapalił papierosa. Wciągnął dym głęboko w płuca i poczuł, że zakręciło mu się w głowie. Po chwili poczuł mdłości, a oczy zauzawiły mu się od dymu, ale zaciągnął się drugi raz. Wszystko, by choć na chwilę zapomnieć o koszmarze, w którym się znalazł. Patrzył przez zamgloną od brudu przednią szybę na bryłę przeklętego hotelu i wciągał dym, nie dbając nawet o popiół, który odrywał się od papierosa i opadał mu na spodnie. Gdy skończył palić, Wyrzucił niedopałek przez otwarte przednie drzwi, a potem poszukał guzika otwierającego bagażnik. Po chwili go odnalazł i nacisnął, ale nie zadziałał. Dlatego znowu wgramolił się na tył samochodu i przesunął fotele, by dostać się do bagażnika. Zobaczył kartonowe pudła z amunicją, kilka zgrzewek z wodą oraz konserwy. Wyszedł z auta i zamknął drzwi. Poczuł ulgę. Plan Roberta miał sens. Wystarczyło jedynie znaleźć kluczyki. Trzeba je przestrzelić, by być pewnym, powiedział robert, wskazując na dwa karabiny leżące na łóżku. Czyściłem je dwie godziny tym, co miałem, i więcej nie doczyszczę. Przecież widzę rdzę, jak ty to czyściłeś? zapytał Patryk. To na lufie gówno mi obchodzi. To tylko wizualnie przeszkadza. Rozebrałem i wyszorowałem szczotką zamek, rozebrałem go do ostatniej sprężyny. Nawet naoliwiłem, by dobrze chodził. Ale trzeba je przestrzelić. Nie chcemy przecież, by się zacięły w najważniejszym momencie, nie? Powinno być dobrze, ale ja dawno nie strzelałem, a ty nie strzelałeś nigdy, więc to należy zrobić. Dużo tam było tej rdzy? Niewiele, ale trochę było. Trzeba sprawdzić, Patryk. No, i pokażę ci, jak ładować naboje. To ważne, musisz umieć załadować i wystrzelić pięć pocisków, które tam wchodzą, i wiedzieć, jak sobie poradzić, jak nabój się zatnie. To się zdarza w tej broni, a już z pewnością, jak leżała jakiś czas na mokrej ziemi. Nie możesz panikować wtedy i popychać zamka, jak głupi, bo tylko pogorszysz sprawę. Robert, ja nigdy nie strzelałem. No wiem przecież, ale teraz musisz. Nie chcę z tobą chodzić, nie mając pewności, że umiesz się posłużyć tym sztucerem. Od tego może zależeć życie nie tylko twoje, ale i moje. Siadaj obok, to wszystko pokażę. Nic skomplikowanego. Wieśniaki sto lat temu z tego strzelali, więc też dasz radę. Patryk usiadł na łóżku i wziął do ręki jeden z karabinów. Na stoliku przed nim stało już dziesięć lśniących miedzią nabojów. Chwytasz za tę gałkę okrągłą... I odciągasz zamek. No, dobrze ci idzie. Najpierw do góry, a potem do siebie. I tutaj ci się odsłania taka dziura. Robert wziął pierwszy z nabojów, włożył go do sztucera, docisnął i rozległo się metaliczne kliknięcie ściskanej sprężyny. I pierwszy siedzi i czeka. Teraz ty. Patryk wziął drugi nabój i naśladując ruchy Roberta, włożył go do karabinu. Udało się. Chociaż zrobił to mniej sprawnie. Potem załadował kolejne trzy, naśladując ruchy kolegi. No i dobrze, pięć w środku. Karabin działa prosto, stary. Musisz po każdym strzale wyciągnąć łuskę. Ona sama nie wypada. Unosisz do góry gałkę i ciągniesz do siebie, do końca. Łuska z wystrzelonego naboju wypada, a sprężyna zapada ci automatycznie kolejny. Ty go wpychasz do tej komory, gdzie potem uderza iglica. Chodź, podejdziemy do okna i postrzelamy mamy dużo amunicji a jak coś tym zwabimy robert roześmiał się <laughs> patryk żadne zwierzę nie jest przyciągane przez huk wystrzału no przestań przecież o tym wiesz ale człowiek nie może ci bandyci gdzieś są jak są to ich przybycie raczej opóźnimy niż przyspieszymy nie w tej sytuacji trzeba postrzelać dawaj robert przymierzył i wystrzelił pięć razy w trzysekundowych odstępach. Trafił w środek najbliższego dębu. Odpadła od niego kora i kawałki martwego drewna. Łuski spadały na podłogę z brzękiem i toczyły się pod łóżko. Teraz ty stary, i wyobraź sobie, że przed tobą jest niedźwiedź. Daj sobie spokój z celowaniem, pakuj kulę w najbliższy pień, tak jak ja. Jak najszybciej, jakby ten pień na ciebie biegł. Patryk stanął przed oknem. I przyjął postawę strzelecką. Pierwszy nabój miał już w komorze. Nacisnął spust. Karabin kopnął go w ramię, ale słabiej niż się spodziewał. Uniósł i pociągnął gałkę. Łuska wyskoczyła. Pchnął zamek i następny nabój znalazł się w komorze. Strzelił jeszcze cztery razy. O wiele wolniej niż Robert, ale już wiedział, jak obsługiwać sztucer. Proste, nie? Teraz czuję się z tobą bezpiecznie, komputerowcu. Gaz i broń to dobre połączenie. Możemy teraz przeszukiwać ten cholerny hotel. Pewnie nam to zajmie. Przerwał, zmarszczył brwi i uniósł palec. Wlepił oczy w sufit. Patryk nadstawił uszu i również usłyszał, jak ktoś uderza w rurę od grzejnika. Trzy uderzenia krótkie, trzy dłuższe, a potem trzy krótkie. SOS. Nastała cisza, trwająca minutę, i znowu rozległy się uderzenia, ale słabsze, jakby wzywającemu pomocy, zabrakło sił. Były wolniejsze i mniej regularne. Ktoś tu jest, szepnął Patryk. Ktoś żywy. Wydaje mi się, że to z góry. Robert sięgnął po naboje i zaczął ładować broń. Tak, tak jakoś dochodzi z góry. Halo, jest tam kto? Krzyknął. Uderz jeszcze raz najgłośniej, jak się da. Czekali blisko minutę, ale nic nie usłyszeli. I tak miałem wszystko przeszukać, powiedział Patryk. To zróbmy tak, jak się umawialiśmy. Ty usiądź na schodach z karabinem i gazem, żeby mnie nic nie zaszło od tyłu, a ja przeszukam wszystkie pokoje. Zacznę od trzydziestki trójki nad nami, bo pewnie stamtąd dochodziło to walenie. Robert skinął głową. Patryk usiadł na łóżku i załadował sztucer. Założyli na głowy czołówki, włączyli je i uzbrojeni wyszli na korytarz. W budynku panowała cisza. Nic nie trzeszczało ani nie szumiało. Patryk miał wrażenie, że wszystko zamarzło. – To idź na górę, a ja będę tutaj pilnował. Robert usiadł na pierwszym stopniu schodów. Postawił obok siebie gaz – i skierował lufa sztucera w stronę sali restauracyjnej. — Jakby co było, to po prostu strzelę. Będziesz wtedy wiedział, że jest źle. Patryk skinął głową i ruszył po marmurowych stopniach w górę. Karabin miał zawieszony na ramieniu, ale gaz pieprzowy trzymał w pogotowiu i gotowy do użycia. Ku jego zdumieniu, chociaż schody kończyły się na trzecim piętrze, to po drugiej stronie korytarza zaczynały się następne ale drewniane i węższe prowadziły na strych. Zastanawiał się, czy tam również znajdowały się pokoje. Halo? krzyknął, próbując wywołać jakąś reakcję. Czekał dziesięć sekund, ale nie usłyszał nikogo. Ruszył najpierw w prawo, wyłożonym bordową wykładziną korytarzem. Na początku drzwi do pokojów były blisko w odległości zaledwie kilku metrów. Ale po czterech parach oddaliły się od siebie. Pokoje stały się większe. Nie otworzył żadnego, bo chciał rozpocząć od końca korytarza. W połowie jednak zatrzymał się i pomyślał, że powinien zacząć przeszukiwanie od poddasza. Wtedy dopiero będzie miał pewność, że nic nie skoczy mu na plecy. Po liczbach na drzwiach zorientował się również, że pokój trzydzieści trzy będzie wyżej. Porządku tam? Usłyszał z dołu roberta. Tak, idę na czwarte piętro. Rozpocznę od ostatniego 36 pokoju i będę schodził w dół. Nie chcę, żeby mnie coś zaskoczyło. Spokojnie mamy czas. Jeszcze ze dwie godziny do nocy, najmniej. Tyle starczy nam na pewno, żeby znaleźć tego faceta. Dobra, wchodzę na strych. Patryk zobaczył na schodach krew i poczuł wyraźnie kwaśny zapach. Taki sam jaki dobiegał od kawałka tkanki i futra przed ich pokojem. Zacisnął mocniej rękę na puszce z gazem i zaświecił czołówką w górę. Krążek białego światła rozcinał ciemność i przesuwał się po starych brudnych deskach, odsłaniając lśniące olejście zacieki. W powietrzu wirował kurz. Zakrącające schody skrzypiały przy każdym kroku. Na stopniach dojrzał drzazgi i kawałki drewna. Jakby ktoś w tamtym miejscu rąbał je na szczapy. Niektóre drzazgi były czarne od krwi, na innych widział kawałki wyschniętej tkanki. Były jednak i świeże, z poprzedniej nocy, I jeszcze wilgotne. Poczuł, jak pod koszulek zaczyna mu się lepić do pleców. Chciał przez chwilę zdjąć karabin, ale broń była zbyt długa i nieporęczna. Pomyślał, że na schodach, w ciasnych korytarzach, lepszy będzie gaz. Wszedł powoli i ostrożnie, bo ohydny smród nasilał się. Krwi na schodach było coraz więcej. Zderzały się też kawałki tkanki z czarnym futrem, podobne do tych, jakie znaleźli z Robertem rano pod swoim pokojem. Przystawał co kilka metrów, by nasłuchiwać hałasu z góry. Z każdym stopniem robiło się jaśniej, co podnosiło go na duchu. Nic nie usłyszał. Do jego uszu. Dochodził jedynie szum wiatru. Uderzały w niego też mocne podmuchy, jakby na czwartym piętrze otwarto wszystkie okna. Gdy schody skończyły się i wyjrzał na korytarz, poczuł jak mięśnie szyi zaciskają mu się wokół gardła. Przez chwilę nie mógł oddychać, bo strach sparaliżował jego mięśnie międzyżebrowe i przepone, a chwilę potem zaczął wciągać w płuca powietrze tak głęboko i szybko, że niemal stracił równowagę. Korytarz rozświetlało światło dnia, bo wszystkie drzwi do pokojów, z wyjątkiem tych z numerem 33, otwarto na oścież nie poruszały się, jakby wbite podnie drewniane kliny, ale pokój numer 33 był zamknięty i zatarasowany dwoma stalowymi ramami łóżek. Ktoś ścisnął je łańcuchem, owinął kilkukrotnie drutem kolczastym i przymocował do haków w ścianach. To właśnie ociekające krwią ramy łóżek i drut kolczasty sprawiły, że doznał ataku paniki i smród. Na podłodze leżały kawałki zepsutego mięsa z czarnymi włosami, czasem wielkości dużego jabłka. Pomarańczowa posoka ochlapała ściany i sufit. Było jej tyle, że każdy niedźwiedź, nawet najpotężniejszy, powinien się wykrwawić. Na drewnianej podłodze krzyżowały się jasne blizny od pazurów, a deski w wielu miejscach były zdarte do legarów. Patryk nie usłyszał ani nie zobaczył żadnej muchy, jakby owady wyczuwały, że w cuchnącej kwasem tkance ich larwy nie wyklują się. Podszedł bliżej barykady przed pokojem 33, próbując cały czas uspokoić oddech. Kiedy poczuł, że rozgniata stopami kawałki rozkładającego się mięsa, przyszedł go zimny dreszcz. Pomyślał, że jeżeli gdziekolwiek w tym hotelu mógł żyć człowiek, to właśnie w pokoju trzydzieści trzy. Kiedy oświetlił bliżej drzwi, zauważył w drewnie wyraźne dziury po kulach, jakby ktoś przez nie strzelał. Rozpłaszczył się na ścianie. Nie chciał w ten sposób zginąć. Kwaśny zapach był tak mocny, że zakręciło mu się w głowie. Gdyby nie otwarte drzwi w pokojach i wiatr wpadający przez okna, nie dałoby się wytrzymać. Patryk wszedł do pokoju 34, ale zatrzymał się w progu. We are to help! krzyknął po angielsku w stronę końca korytarza. Open the door! Open! Po kilku sekundach odpowiedziało mu jedno brzęknięcie. Lokator pokoju 33 trzy uderzył w rurę. Walnął, słyszałem! Patryk usłyszał krzyk roberta z dołu. Tak, wiem, pilnuj tam. Znowu zauważył, że jego głos stał się rozchwiany i wysoki. Patrzył intensywnie na drzwi z numerem 33, jakby chciał je otworzyć siłą woli. Miał nadzieję, że ktoś je uchyli, pokaże się, odpowie na jego okrzyk. Wszystko jednak było nieruchome, jakby zamarzło. Wypuścił spód powietrze. Odwrócił się od korytarza i rozejrzał się po pokoju nr 34. Wydawał się niezamieszkały. Ściana po lewej, ta wspólna z pokojem 33, była uszkodzona. Niedźwiedź zerwał tynk i rozdrapał deski, w niektórych miejscach zdrywając je całkowicie i docierając do belek. Na podłodze leżały rozmiękłe kawałki drewna, od drobnych drżask do kawałków wielkości talerzy z powodu burzy poprzedniego dnia i pewnie kilku poprzednich dywan i łóżko były przemoczone deski podłogi wygięły się od wilgoci przez otwarte okno płynęło jednak świeże powietrze patryk wyjrzał na zewnątrz odetchnął kilka razy i strach który go niemal sparaliżował na schodach powoli się ulotnił dłonie przestały drżeć i zaczął znowu logicznie myśleć Szybko przeszukał pokoje trzydzieści pięć i trzydzieści sześć, który był naprzeciwko trzydzieści trzy, również na szczycie budynku. Trzydzieści był apartamentem, miał co najmniej czterdzieści metrów kwadratowych powierzchni, oddzielną łazienkę, był bogato umeblowany z oknami na trzech ścianach. Rozciągał się z niego wspaniały widok na pobliskie szczyty. Wszystkie pokoje wyglądały tak, jakby czekały na gości, ale okna i drzwi pozostawały otwarte. W 35 brakowało jedynie stalowych ram które zostały wykorzystane do barykady. Drzwi apartamentu 33. Wszędzie dostała się wilgoć odpadającego deszczu. Wrócił do pokoju 34. Wyjrzał przez okno i stwierdził, że mógłby się dostać do zamkniętego apartamentu idąc po się nad parapetem. Od okna trzydziestki trójki dzieliły go jedynie trzy metry. Dodatkowo w dachu tkwiły stalowe klamry, które nie pozwalały mu się zsunąć. Przejście wyglądało na łatwe. Włożył gaz pieprzowy do kieszeni i klnąc pod nosem wyszedł na parapet okna. Przez blisko dwa tygodnie wędrował granią i napotkał wiele przepaścistych miejsc, więc kolana mu nawet nie zadrżały. Chwycił się pierwszej zardzewiałej klamry i wychylony bezpiecznie przesunął nogę na gzyms. Nie był śliski i ukształtowany w taki sposób, że poślizgnięcie było niemal niemożliwe. Pomyślał, że ułatwienia wykonano, by bezpieczniej naprawiać dach, który był w tym miejscu skomplikowany i pokryty starym, porośniętym mchem gątem. Zajrzał do apartamentu, odchylając się nieco do tyłu. Szyba była brudna i mętna, ale dojrzał łóżko pod oknem na krótszym boku budynku. Ktoś na nim leżał, przykryty grubą warstwą kołder i koców. Patryk kopnął wzmocnionym blachą czubkiem trekkingowego buta, celując w szybę blisko klamki. Szkło pękło i uderzyło z brzękiem o parapet. Część szyby spadła i rozbiła się o kamienie kilkanaście metrów niżej. Odczekał chwilę, by sprawdzić, czy lokator trzydziestki trójki zareaguje – ale ten leżał nadal w łóżku. Patryk wszedł na parapet okna, uprzednio przesuwając stopą szkło. Nie chciał się poślizgnąć. Karabin zaczepił niebezpiecznie o dach i mężczyzna niemal stracił równowagę. Ale wyrzucił szybko rękę i złapał za klamrę nad oknem. Odetchnął z ulgą. Był bezpieczny. Sięgnął do klamki, otworzył jedno skrzydło okna i wszedł do środka. W pomieszczeniu panował zaduch i smród potu. Wszystkie meble oprócz łóżka były poprzewracane i przesunięte pod drzwi, by zablokować wejście. Na podłodze leżały puste plastikowe butelki po wodzie mineralnej, piwie i mocniejszych alkoholach. Kilkanaście puszek po konserwach oraz papierów po batonach, cukierkach i słodyczach. Za szczytowym oknem... Znajdowała się plastikowa peleryna zbierająca deszczówkę do kilku misek stojących na parapecie. Patryk podszedł bliżej. Twarz leżącego na łóżku mężczyzny była wychudła, skóra szara jak papier. Wydawał się być martwy, nie poruszał się, a oczy miał zamknięte. Spod kołdry wystawała żelasta, wytatuowana ręka. Skóra jednak była tak luźna, że trudno było dostrzec, co przedstawiały tatuaże? Ręka zwisała bezwładnie, ale obok niej był oparty o łóżko sztywny drut, którym mężczyzna zapewne stukał w kaloryfer pod oknem. Żyjesz? zapytał po polsku Patryk. Liczył, że mężczyzna zareaguje na ludzki głos. Blada twarz przed nim zmarszczyła się lekko, ale lokator apartamentu 33 nie otworzył oczu. Patryk zbliżył się do niego, próbując nie potrącić żadnej z pustych butelek czy puszek rozrzuconych na podłodze. Zauważył, że pod łóżkiem, tuż obok blaszanej miski, leży pistolet. Nie znał się na broni, więc nie wiedział jaki, ale był duży. Zrozumiał, że mężczyzna przed nim jest jednym z gangsterów, których znaleźli martwych w lesie. Powoli schylił się i podniósł pistolet. Nie chciał, żeby rumuński bandyta ocknął się nagle i wpakował mu kulę w plecy. Nachylił się nad jego twarzą, bo mężczyzna poruszał wargami. Oddychał, nie był martwy, ale wyglądał, jakby był na skraju śmierci głodowej. Otchnął się pewnie ze stuporu, gdy usłyszał huk wystrzału i starczyło mu jedynie sił, by dać o sobie znać, stukając w kaloryfer. Patryk patrzył przez chwilę bezradnie na umierającego człowieka, nie wiedząc co robić. Zdecydował jednak, że bez względu na to, co powie Robert, muszą go uratować. Jeżeli nie miał żadnych ran, powinni go nakarmić i wyjechać następnego dnia. Coś mu też mówiło, że jeżeli ktoś wiedział, gdzie są kluczyki do samochodu, to jest to właśnie umierający lokator pokoju 33. Robert rozpuścił w butelce wody kolejną porcję cukru, przelał płyn do blaszanego kubka i podał go mężczyźnie na łóżku. Ten wyciągnął rękę, wypił łyk, po czym oparł głowę o poduszkę. Potem znowu wybałuszył na nich oczy i wyszeptał kilka słów, ale nic nie zrozumieli, bo mówił po rumuńsku. Po kilku zdaniach potrząsnął głową i zrezygnował. Popijał jednak zachłannie wodę z cukrem kubek po kubku i wydawał się szybko odzyskiwać siły przez pierwszą godzinę aż do zmierzchu patryk poił go łyżką ale później mężczyzna był już w stanie usiąść i samemu utrzymać kubek pewnie kluczyki ma przy sobie powiedział robert rozrabiając kolejną porcję cukru w letniej wodzie jak nie znalazłeś ich w tych pokojach które były zajmowane przez innych to pewnie je sobie wsadził w majty i co, prokuratorze, chcesz zrywać z niego koce i gmerać mu w tych majtach? A jak ma jakąś skrytkę, jakiś sejfik, gdzie trzyma jeszcze jakąś skradzioną gotówkę? Sam mówiłeś, że to gangster. To przecież nie przypadek, że mieszka w tym apartamencie, nie? Słuchaj, ledwo przylazłem tym parapetem. Myślałem, że mi noga odpadnie. Narażałeś mnie na śmierć. Trzeba teraz działać i wydobyć od niego te klucze. Właśnie to robimy. Facet musi jako tako do siebie dojść. Jego też zabieramy. To jest morderca, gangster jakiś. Widzisz te gwiazdki nad duchem? Nie przeszkadzaj i nie poczekaj, dzieciuch. Poważnie mówię. Ten facet by nas zabił, jakby nie był w takim stanie. I jeszcze ten złoty łańcuch, z czaszkami na szyi. Wiesz co to znaczy? I te sygnety złote na szafce. Pospadałem mu z paluchów, bo ma je teraz jak patyczki, ale ten facet zabił wielu ludzi. Zabrałem mu pistolet, a to miejsce jest najbezpieczniejsze. Jeżeli ten stwór, bo to nie jest zwyczajne zwierzę, wiem to na pewno, przez miesiąc nie potrafił się przebić przez tą barykadę, to i dzisiejszej nocy też się nie przebije. A drzwi do pokoju, w którym rozwalił rozwaliłby łapami w pół godziny. Byłeś przecież w dwudziestce ósemce. Widziałeś te rozdrapane pazurami drzwi i rozbitą szafę, z której zrobili barykadę. Tak samo by się u nas skończyło, tym bardziej, że nasze łóżka były drewniane, tylko te na czwartym piętrze mają metalowe ramy. Dzisiejszej nocy, gdy ten stwór by się uparł, to by nas zabił. W dwudziestce ósemce ta czarna plama na wykładzinie to była krew. Widziałeś? Zajmowała prawie całą podłogę. A potem pewnie gdzieś wywlókł ciała. To miejsce jest najbezpieczniejsze i zostajemy tu na noc. Robert pokiwał głową a potem spojrzał na wychudzonego Rumuna. To cholera dziwaczne. Dlaczego ten chłop nie wyszedł po żywność, jak był dzień? Przecież chyba wie, że w dzień ten pieprzony niedźwiedź nie atakuje. Albo w ogóle, dlaczego nie odjechał? Może też atakuje, ale nam się zdaje, że nie atakuje. Odparł Patryk. Zresztą nie ma co gdybać. Jesteśmy tu i teraz. Dzisiejszą noc spędzimy tutaj. Przyniosłem nam świwory, karimaty i trochę żarcia z plecaków, więc spokojnie tutaj wytrzymamy. Rano, o świcie, zabieramy plecaki, zdemontujemy barykadę i przynosimy tego zdechlaka do samochodu. Ja go tutaj nie zostawię, rozumiesz? Nawet jak to... Przerwał, bo usłyszał pomruk dochodzący gdzieś z dołu. Obejrzał się na okno i stwierdził, że jeszcze nie zapadł zmrok. Ursroszu szepnął mężczyzna na łóżku. Dłoń z kubkiem trzęsła mu się zaczął szybciej oddychać. Ursuletul ros. Urs Roszu! Wiesz, co to znaczy szepnął Patryk do Roberta, ale ten pokręcił przecząco głową. Wiem, że Roszu to czerwony dobra, ale facet to przytomiał chyba już. Trzeba użyć translatora, aby go wypytać o te kluczyki. Bo nie wiem, czy się dogadamy po angielsku. Po to zainstalowałem zresztą ten program. Sięgnął do kieszeni na piersi i ze strunowej foliowej torby wyjął telefon komórkowy. Nosili je zawsze przy sobie, ale wyłączone. Włączali je tylko wtedy, gdy musieli sprawdzić prognozę pogody lub wysłać sms do rodziny, co starali się robić codziennie. Patryk nasłuchiwał hałasów z dołu, ale pomruk nie powtórzył się. Przeniósł wzrok na Roberta, który uruchomił aplikację w telefonie. Przetestowali ją na lotnisku, działała offline i zamieniała słowa wypowiedziane po rumuńsku w tekst na ekranie po polsku. Możliwe było również działanie odwrotne, a tekst w obcym języku mógł przeczytać automat. Rumun cały czas powtarzał jedno zdanie i kręcił głową. Mówił i ruszał się tak powoli, że wydawało się to patrykowi komiczne. Miał wrażenie, że mężczyzna chce unieść się spod kołder i koców, więc usunął kilka warstw. Rumun postawił patykowate, ubrane w czarne bojówki nogi na podłodze. Jedna z nogawek była grubo obwiązana wokół kolana brudnym bandażem. Mężczyzna, patrząc wytrzeszczonymi oczami na barykadę z mebli przed nim, rozpiął spodnie i wydalił z siebie stróżkę brązowego moczu, która zabębniła oblaszoną miskę pod łóżkiem. Stękał przy tym tak, jakby mocz był gorący jak wrzątek. Potem opadł znowu na łóżko i zaczął pić z kubka. Patryk pomyślał, że jedzenia nie miał pewnie wiele dni, ale wodę przestał pić dopiero niedawno. Jeżeli byłoby inaczej, nie byłby w tak dobrej formie. Trzy litry wody z cukrem, którym jego napoili, pomogły mu na tyle, że odzyskał przytomność umysłu. Był jednak bardzo słaby. Robert podstawił mu pod usta telefon i zaczął czytać tłumaczenie. Powtarza ciągle Czerwony Niedźwiedź, Krwawy Niedźwiedź, Urs roszu, to znaczy Czerwony Niedźwiedź. Zapytaj go o kluczyki po rumuńsku, dobra? Po prostu powiedz, gdzie kluczyki do samochodu, jak najprościej. On wydaje się mieć jakieś halucynacje. Popatrz na jego oczy. On chyba jednak nie do końca jest przytomny. Gdzie kluczyki do samochodu? podyktował Robert do aplikacji, a po chwili męski głos wydobył się z urządzenia i przetłumaczył pytanie na rumuński. Mężczyzna zmarszczył brwi i odpowiedział szeptem. Robert przeczytał na głos odpowiedź: Zabierzcie mnie, zapłacę, ile chcecie, wszystko. Powiedz, gdzie kluczyki, to odjedziemy samochodem. Rozkazał Rumunowi Robert, ale przerwał, bo gdzieś w hotelu poniżej rozległ się pomruk niedźwiedzia, a potem trzask łamanego drewna i głuche miarowe uderzenia. Oczy rumuńskiego gangstera znowu zaszły mgłą. Wychylił się i próbował namacać pistolet pod łóżkiem, ale Patryk miał go już za pasem. Rumun, gdy nie odnalazł broni, skulił się na łóżku. Wargi mu drżały. Bał się. — Gdzie są kluczyki? — zapytał ponownie Robert, a aplikacja przetłumaczyła pytanie. Rumunu przeniósł na niego wzrok, ale wydawał się go nie widzieć. Usta wygięły mu się, jakby miał zamiar zwymiotować, a na policzkach pojawiły się ceglaste rumieńce. Próbował sięgnąć po kubek z szafki nocnej, ale zanim wypił, wylał część wody sobie na pierś. Wkrótce jednak zaczął mówić i Robert... Czytał nagłos głos przez aplikacje urywane niewyraźne słowa mężczyzny: To potwór! Diabeł! Diabeł wcielony! Pije ludzką krew! Tylko ludzką krew! Nie wierzyłem, ale tak jest. Gdy zje ludzkie mięso i wypije krew, zmienia się, nic go nie zabije. Krew broni go od śmierci. To czerwony niedźwiedź, krwawy niedźwiedź. Urs Roszu. Myśleliśmy, że te tępe chłopy z Widisi tak mówią, by tu nie jechać, że łżą, złodzieje, urzą przerwał i wybałuszył oczy, bo na dole rozległ się huk, jakby ktoś z całej siły zatrzasnął drzwi. Serce Patryka podskoczyło i zaczęło walić mu w piersi. Rumun skrzywił się z bólu, a po brodzie popłynął mu żółtawy płyn wyciśnięty z napęczniałego wodą żołądka. Wydawał się nawet tego nie zauważać. Mówił dalej, jakby chciał się wyspowiadać, zdążyć przed śmiercią. Chcieliśmy go upolować, by zabić największego w Rumunii, bo jest największy, jest największy, ale go się nie da zabić, nie da, to urz Powiedzieli, że się obudził i zabija, że jest wielki, że nie będą pilnować hotelu, bo się boją. Żadne pieniądze ani groźby nie działały, skurły syny. Mówili, że jest większy niż niedźwiedź, bo to już nie niedźwiedź, tylko diabeł upasiony na krwi. Ciężki, po raz tego krew i chore ciało i czarne od zaschniętej krwi futro. Tylko na nim zęby i kły, ale to nie kłamstwa i bójdy. Urs go się nie da zabić. On je ludzkie mięso, tylko ludzkie mięso. Mężczyzna umilkł nagle i zwymiotował. Kaskada żółtawej cuchnącej wody wytrysnęła z jego ust na brudną kołdrę. Skulił się, wcisnął głowę w ramiona, patrzył wytrzeszczonymi oczami na drzwi. Wyglądał, jakby zobaczył zjawę. Kurwa człowieku, Robert odskoczył i syknął, bo uraził nogę. Patryk rozumiał, dlaczego Rumun się wystraszył. Poczuł w powietrzu kwaśny zapach. Urs rosił. Był blisko. Robert zbliżył twarz do ucha mężczyzny. Gdzie kluczyki do samochodu? szepnął po rumuńsku. Potem za pomocą aplikacji dodał. Uratujemy cię, ale daj kluczyki. Mężczyzna wydawał się go nie słyszeć, ale po chwili sięgnął do kieszeni i wyjął jakiś przedmiot. Patryk wyrwał kluczyki z ręki Rumuna. Obawiał się, że Robert będzie chciał go zostawić. Nie mógł do tego dopuścić. Drewniane schody prowadzące na czwarte piętro zatrzeszczały pod ciężarem Bestii. Wchodziła coraz wyżej, dyszała i pomrukiwała, jak zbliżająca się burza. Robert podniósł karabin i skierował w stronę barykady, zacisnął usta. Rumuński gangster na łóżku wydawał się opanować panikę i strach, chociaż jego oczy były zamglone. Jak upijanego lub narkomana, wypił reczki wody z cukrem i wskazał na butelkę, by nalać mu kolejną porcję. Patryk zrobił to i mężczyzna znowu zaczął pić drobnymi łykami, na które pozwolił mu skurczony żołądek. Cuchnący kwaśny odór stawał się coraz intensywniejszy. Słyszeli ciężkie kroki, a potem sapnięcie, ale nie przed drzwiami, lecz gdzieś z boku. Patryk przypomniał sobie rozdrapane belki w pokoju, z którego przeszedł do apartamentu numer 33. Poczuł ciężar w żołądku i spojrzał na Roberta. On też musiał pamiętać o ścianę. W niektórych miejscach wydrapane pazurami bruzdy w starym drewnie sięgały dziesięciu, a nawet piętnastu centymetrów. Kolejny ryk był tak głośny i niespodziewany po długim okresie ciszy, że Patryk drgnął. A od stóp do karku pod skórą przebiegł mu lodowaty dreszcz. Ściana zadrżała od uderzenia, a z sufitu i belek posypał się kurz i pył. Potem rozległ się zgrzytliwy odgłos rozszarpujących drewno pazurów. Nie przebije się. Robert miał niepewny głos, a w jego oczach widać było strach. Bestia wiedziała, że byli w środku. Patryk podszedł do okna. Po drugiej stronie apartamentu i otworzył je. Nie mógł już znieść kwaśnego smrodu. Stwierdził, że mogliby przejść po Gzymsie do pokoju obok, albo żeby mieć pewność, że stwór ich nie dojrzy, trawersować dalej aż do okna apartamentu z numerem 36. Rumun na łóżku znowu zaczął szeptać, a na jego twarzy pojawił się na wpół obłąkany uśmiech. Patryk rozpoznawał pojedyncze słowa. Bo były podobne do francuskiego, który znał. Rumun mówił coś o krwi, śmierci i diable. W pewnym momencie zaczął się nawet śmiać. Ściana drżała od uderzeń. Bestia darła pazurami stare dębowe belki bez ustanku, a potem zaczęła walić w ścianę. Patryk czuł, że podłoga pod jego stopami trzęsie się. Nie rozumiał dlaczego akurat teraz, dlaczego teraz, a nie wczoraj albo w poprzednie dni. Dlaczego chciała wejść, jaki popełnili błąd, czym ją zwabili? Tynk pękał i z grzechotem, grubymi płatami, spadał na podłogę, wzbijając w powietrze chmury białawej mgły. Deski trzeszczały i wybrzuszały się. Kiedy w ścianie pojawiła się pierwsza dziura, Robert wystrzelił. Huk przestraszył Rumuna, który zaczął wrzeszczeć, jak obłąkany, a zaraz potem się śmiać powietrzu rozniósł się zapach spalonego prochu. Zanim łuska zabrzęczała podłogę, padł kolejny strzał, a potem kolejny i kolejny. Robert wystrzelił pięć pocisków, odciągnął zamek, wyjął z kieszeni naboje i zaczął ładować do karabinu. Nie usłyszeli ryku, świadczącego o tym, że bestia odczuła ból. Ale walenie w ścianę ustało. Pazury przestały drapać. Nad karabinem unosił się lekko widoczny szarawy dym. Też strzelaj, co się gapisz! Krzyknął Robert. Ręce trzęsły mu się, gdy ładował naboje. Kilka upadło na podłogę z brzękiem. Nie wierzysz w te bzdury chyba, że jest diabeł. Trafimy w łeb, to go zabijemy. Celuj w łeb. Rumun zawył ze strachu, a potem znowu zaczął się śmiać. no, 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 nu, no, 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 Patryk otarł rękawem pod z czoła i uniósł karabin. Włączył czołówkę, którą miał cały czas na głowie, bo słońce schowało się już za górami i szybko zapadał mrok. Wycelował w dziurę w ścianie, która była wielkości dziecięcej pięści i czekał. Rumun na łóżku przestał wrzeszczeć i patrzył w milczeniu i z otwartymi ustami na Roberta. W oczach czaiło mu się szaleństwo. Bestia za ścianą zdawała się czekać na noc, jakby ciemność dodawała jej siły. Robert załadował wszystkie naboje, wprowadził pierwszy do komory i wycelował. Patryk również czekał gotowy do strzału. Gdy w otworze w ścianie pojawiła się niedźwiedzia łapa łamiąc trzaskiem deskę i wpychając kawałki drewna do wnętrza apartamentu, wystrzelili niemal w tej samej chwili. Kule trafiły w czerwone torbiele, które oblepiały czarne futro jak napęczniałe krwią pijawki. Pękły I na podłogę chlusnął rzadki, żółtawy płyn oraz czarna, gęsta krew. Fala kwaśnego smrodu niemal odebrała im oddech. Robert, po wystrzeleniu trzech pocisków, cofnął się i zaczął kaszleć. Patryk wstrzymał oddech. Pod okno! krzyknął, a Robert obszedł łóżko, potykając się o butelki i puszki, sycząc z bólu i chwytając łapczywie podmuchy świeżego powietrza. Potem usiadł na podłodze i oparł karabin o kolano. Bestia zaczepiła pazurami o deski i pociągnęła do siebie, wyrywając ze ściany kawałki drewna wielkości dłoni. Otwór powiększał się szybko. Światło czołówek Patryka i Roberta skrzyżowało się i wyłoniło nagle z ciemności najeżoną kłami paszczę, nagą i pozbawioną futra. Zęby wyrastały wprost z bordowej spuchniętej masy, lśniącej oleiście, pokrytej fioletowymi i czarnymi żyłami. Chwyciły kawałek deski, szarpnęły i wyrwały ze ściany. Cała głowa stwora, pokryta skołtonionym futrem jedynie od boków, zmieściła się w powstałej wyrwie. Robert wystrzelił i baloniasta cysta, wisząca nad wystającym z plątaniny żył i zębów pyskiem, rozprysnęła się. Rumun na łóżku roześmiał się wariacko i zaczął wskazywać na bestię palcem, wykrzykując — Muarte! 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 — Patryk nie wiedział tylko, czy miał na myśli śmierć bestii, czy ich śmierć. Również wystrzelił, celując tam, gdzie spodziewał się mózgo czaszki i wyrzucił ostatnią łuskę. Stwór nie zareagował. Nadal rwał deski pazurami i zębami. Patryk kucnął i razem z Robertem zaczęli ładować broń. Dłonie spociły mu się, lśniące naboje wypadały z rąk, zacinała się sprężyna, ale zdołał wcisnąć pięć, i wprowadzić pierwszy do komory. Celuj wysoko w głowę nad zębami, poradził Robert. Zdążymy jeszcze wystrzelić dziesięć pocisków, któryś na pewno trafi i się przebije na pewno. A gaz? Zapytał Patryk, obserwując bestię, która złamała belkę, a ta rąbnęła o podłogę. Z sufitu posypało się tyle kurzu, że wydawało się, że zaraz się zawali. W jednej chwili otwór w ścianie powiększył się dwukrotnie. Nie tutaj! Tutaj też nas porazi. To taka dawka, że może wypalić oczy. Nie damy rady. Uciekajmy przez okno. Głos Patryka zginął w huku wystrzału. Robert trafił nad pyskiem tam, gdzie powinny znajdować się oczy niedźwiedzia. Spuchnięta masa tkanki eksplodowała, jak przekłuty, wypełniony krwią balon. Patryk również wystrzelił. Wiedział, że gdzieś pod pulsującym zwałem namnażających się komórek znajduje się mózg zwierzęcia, ale trudno było wyrokować gdzie robert szybko wystrzelił wszystkie pięć pocisków trafiając za każdym razem i rozrywając lśniącą olejście tkankę ale stwór nie zareagował na obrażenia krew tryskała i spływała na czarne futro na czyi i korpusie ale pazury i zęby nadal łamały deski i belki a cielsko przeciskało się powoli przez powiększający się w ścianie otwór rumun przestał się śmiać i zaczął wrzeszczeć tym razem w jego głosie słuchać było jedynie paniczny strach, jakby dopiero w tamtej chwili zrozumiał, że nie śni koszmaru. Ale potwór naprawdę zaraz wejdzie do pokoju. — Nie ładuj już! — krzyknął Patryk i szarpnął Roberta za ramię. — Uciekamy oknem. Zaraz wejdzie. Stwór ryknął nisko i wilgotnie, jakby jego pysk znajdował się pod wodą. Sapnął ze złością i w powietrzu zawirowała krwawa, kwaśna mgła. Widać już było jego ciało, wieżę ścisłego, ociekającego lepkim płynem i porośniętego czarnymi kłakami mięsa. Cysty wydawały się nadymać na oczach Patryka, rosły, pulsowały i wydzielały krew i ropę, tak gorącą, że unosiła się nad nią para. Stwór przypominał bardziej maszynę niż żywą istotę. Robert zarzucił karabin na ramię i wyszedł przez otwarte okno na parapet. Klął głośno z bólu. — Szybko, bo on zaraz się przybije. Popędził go Patryk, przyłożył kolbę do ramienia i strzelił dwa razy. Trafił w opasające szyję, lśniący jak nadęte jelito, wał szarego cielska. Coś zabulgotało i miał wrażenie, że to nie kula rozrywa tkankę, ale tkanka pożera kulę. Korpus stwora nadął się. Wyglądał, jakby wisiały na nim olbrzymie pijawki i opite krwią kleszcze. Patryk wystrzelił ostatnie dwa pociski, założył karabin na ramię i wskoczył na parapet. Usłyszał kolejny ryk i trzask łamanego drewna, ale nie obejrzał się. Chwycił się klamry i ruszył w stronę okna pokoju 35. Robert stał już na parapecie, ale nie wszedł przez okno do środka. Wskazał na klamry na środku dachu, które prowadziły do komina, Przebiegł krążkiem światła czołówki wyżej, bezgłośnie proponując, by się po nich wspiąć. Patryk pokiwał głową, na znak zgody. Uznał, że bestia łatwo by ich dogoniła, gdyby weszli przez okno do pokoju obok. Nawet gdyby zajęła się umierającym rumuńskim gangsterem, na pewno usłyszałaby ich, lub wyczuła zapach. Na dachu będzie jej o wiele trudniej. Tam mieli szansę dotrwać do świtu. Wyłączył czołówkę. I po chwili Robert zrobił to samo. Mimo bolącej stopy prokurator zaczął zwinnie wchodzić na szczyt dachu po klamrach i po kilkunastu krokach usiadł na płaskim betonie między kominami i otworami wentylacyjnymi. Od razu zdjął z ramienia karabin i zaczął ładować naboje. Patryk początkowo bał się, że metaliczny szczęk broni zwabi bestię, ale z apartamentu 33 Dobiegał jedynie trzask łamanego drewna i zgrzyt przesuwanego po podłodze łóżka. Jeżeli bestia pożerała Rumuna, to albo nie miał siły krzyczeć, albo zabiła go w jednej chwili. Szybko dotarł do okna pokoju 35 i wspiął się na dach tą samą drogą, co jego towarzysz. Robert podał mu swój karabin i odebrał od niego niezaładowany, bo potrafił ładować naboje ciszej i szybciej. Możemy tu nawet czekać na świt. Szepnął. I gówno mnie obchodzi, że mi dupa zmarznie. Może ten rumuński zechlak tylko tak pieprzył i ten stwór w dzień gdzieś sobie pójdzie. Po poprzedniej nocy tak było, nie? Tak, gdzieś sobie poszedł. Patryk też wolał siedzieć między kominami, niż próbować się przekradać obok bestii pożerającej lokatora apartamentu 33. On miał rację, Robert. Szepnął. Tak nie wyglądają niedźwiedzie. W ogóle niedźwiedzie brunatne nie polują na ludzi. To jest jakiś stwór. I te narośla to jak guzy, tłuszczaki i turbiele. Jakby pożerał go jakiś galopujący nowotwór. Może to od tego ludzkiego mięsa. Co za różnica! Robert wzruszył ramionami. I tak czekamy tu do świtu, a potem spierdalamy w dół. Chcę zapomnieć o tym pieprzonym głównie. Zapomnieć na Urwał, bo w apartamencie trzydzieści trzy nastała nagle cisza. Zerwał się wiatr, zaświszczał im w uszach, nie słyszeli już pomruków bestii. Patryk wpatrywał się w okno, którym wyszli i gdy wysunął się przez nie zdeformowany, lśniący od krwi pysk, poczuł, że ręka zaczyna mu się trząść. W głowie usłyszał na nowo krzyk rumuńskiego gangstera. Muarte, muarte, muarte. Bestia wypełzła za okno. Cielsko przecisnęło się przez framugę ze skrzeczącym odgłosem rozciąganej mokrej skóry. Urs rosił, sapnął i obrócił łeb w ich stronę. Idzie do nas, kurwa! Robert podniósł karabin, przytknął kolbę do policzka i strzelił, celując w głowę. Pęd kuli zachwiał bestią. I żeby nie spaść, z rozmachem wbiła łapy w drewniany gond, który wyprysnął w powietrze i z klekotem zjechał do rynien. Stwór odbił się tylnymi łapami i wskoczył na dach, który zatrzeszczał przeraźliwie, a jedna z podtrzymujących gobelek załamała się i wyraźnie osiadł. Kolejne dachówki odpadły i poleciały w dół. Uderzyły gdzieś o kamienie na parkingu. Patryk włączył czołówkę i pierwszy raz objął bestię w całości jasnym światłem. Niemal całe jej ciało oblepiała obca tkanka, Cysty, torbiele i wzdymające się wężowe sploty. Jedynie tylnie łapy były od nich wolne. Zaczął strzelać. Zanim wypalił trzeci raz, Robert ładował już następną partię naboi. Urs Roszu zaczął biec w ich kierunku, wyrywając kolejne dachówki. Belki załamywały się pod nim i w pewnej chwili przednie łapy zapadły mu się tak głęboko, że uderzył pyskiem o dach. Ryknął i je wyrwał. Patryk wiedział już, że kule nic nie dadzą. Trafili w niego już kilkanaście razy i nie wydawał się tracić sił. Nie bał się też huku. Kiedy był już cztery metry od nich, i Robert wstał, by uciec na drugą stronę dachu, Patryk wyciągnął puszkę z gazem i uwolnił chmurę kapsaicyny, która uderzyła w nadbiegające monstrum. Zatrzymało się po dwóch metrach i machnęło łapą, jakby chciało zerwać palącą substancję z pyska. Zaryczało z bólu. Kolejne belki dachu złamały się pod jego ciężarem i zapadło się do ramion. — On nas nie widzi, nie wie, gdzie jesteśmy! — krzyknął Patryk i uwolnił resztę gazu w stronę zdezorientowanej bestii. Daj mi swoją puszkę Robert. I idź po klamrach do drabiny ewakuacyjnej. Tam, widzisz pałąk? Widzę, idę tam. Masz gaz, ale uważaj na wiatr, bo jak poleci na ciebie chmura, to masz przejebane! Spadniesz! Schodź do samochodu najszybciej jak umiesz. Patryk odłożył karabin, bo tylko by mu przeszkadzał, i powoli ruszył po klamrach w stronę drabinki, obserwując uważnie bestie. Ta stała w miejscu i wydawała się być zdezorientowana. Stanęła na tylnych łapach, wczepiła pazury w porastającą łeb tkankę i zaczęła rozrywać cysty i torbiele. Rozległ się ochydny dźwięk pękającej skóry i lejącej się krwi. Stwór ryczał z bólu, a Patryk zatrzymał się przy drabince i zobaczył, że Robert jest w okolicach drugiego piętra. Przeniósł wzrok na bestię, która otworzyła już oczy. Sflaczała skóra po narosłej na głowie tkance, wisiała jak jelita. Stwór powiódł wokół siebie oczami i z rykiem ruszył w stronę Patryka. Mężczyzna początkowo spanikował, widząc biegnące monstrum, pod którym dach zapadał się jak miękki śnieg. Zdołał jednak uchwycić pałąk drabinki, zszedł kilka szczebli i czekał na odpowiedni moment z przygotowaną puszką. Gdy bestia zbliżyła się na cztery metry, uwolnił gaz rozpylona kapsaicyna utworzyła białawą chmurę patryk skulił się zamknął oczy wstrzymał oddech i zasłonił twarz przed ramieniem na wypadek gdyby wiatr zmienił kierunek usłyszał gniewne zapnięcie, trzask łamanego drewna i brzęk gnącego się metalu gdy odważył się spojrzeć na żądne krwi monstrum zauważył że zsunęło się z dachu w ostatniej chwili chwyciło pazurami rynnę, która wygięła się, a potem złamała. Po dwóch sekundach usłyszał głuche uderzenie. Bestia upadła na wysypaną kamieniami drogę pod hotelem. Robert! Krzyknął, schodząc jak najszybciej po drabince, Nie podchodź do niego, Robert! Gdy usłyszał strzał, poczuł na szyi zimną, duszącą obręcz. Pomyślał, że stwór żyje. I wstało po upadku co najmniej dwunastu metrów. Spojrzał w dół, przebijając ciemności latarką. Wtedy usłyszał kolejne cztery strzały raz za razem. Zaczął schodzić szybciej, przeskakiwać szczeble i tuż przed tym, gdy zeskoczył na ziemię, rozległo się kolejnych pięć strzałów. Rozejrzał się i zobaczył roberta, stojącego nad ociekającym krwią cielskiem monstrum. ładował naboje do małzera. I klął się siarczyście. — Nie wstaniesz, kurju. Zrobi ci z tej czoły miazgę! Miazgę! Patryk podbiegł do niego i zobaczył, że bestia oddycha jeszcze charkotliwie i porusza niemrawo łapami, a Robert strzela jej prosto w głowę, niemal wciskając lufę między oczy. W oczodołach ziały zalane krwią dziury, a kawałek czerepu leżał na kamieniach obok, ale zwierzę wciąż się poruszało. Pazury drapały kamienie z chrzęstem, a wokół unosił się kwaśny zapach, od którego Patryka niemal natychmiast zemdliło. Robert jednak ocierał zawiące oczy rękawem i wpakował kolejne pięć kul w muskurs roszu. Czaszka wyglądała jak arbus, rozbity kilkoma uderzeniami młota. Spod szarej tkanki mózgowej wystawały kawałki pogruchotanych kości. — Chodź za mną! — Krzyknął Patryk i pobiegł w kierunku samochodu. Otworzył drzwi po stronie kierowcy, włożył kluczyk do stacyjki i zacisnął zęby, oczekując na uruchomienie silnika. Kiedy usłyszał, że maszyna odpaliła, zamknął drzwi, włączył światła i trzęsąc się ze zdenerwowania, podjechał tyłem do Roberta. Ten wpakował kolejne pięć kul w resztki głowy Urs Roszu i pokuśtykał w stronę Mercedesa. Wsiadł z karabinem, i rzucił przez zęby. — Nie rusza się, skurwiel! Nie ma prawa się już ruszyć! W mózgu ma więcej ołowiu niż krwi! Patryk nic nie odpowiedział. Nie był tego taki pewien, że Urs Roszu nie żyje. Spod opon wytrysnęły kamienie i ruszył drogą prowadzącą w dół doliny. Epilog — Pan tłumaczy na bieżąco dobrze? Robert zwrócił się do rumuńskiego prawnika, przysłanego przez polską ambasadę. Ale najpierw proszę o odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, czy w końcu zwolnią nas z aresztu? Drugie, od kiedy walka o życie jest przestępstwem? Patryk westchnął i rozejrzał się po obskurnej sali. Siedzieli przy drewnianym stole, na prostych, niewygodnych krzesłach, przypominających te, na których nudził się w podstawówce. Nie był tak zdenerwowany jak Robert, nadal dziękował opatrzności i może nawet Bogu, że szczęśliwie zjechali przez dolinę drogą, a raczej ścieżką, wąskim prześwitem między drzewami, nieprzeznaczonym dla samochodów, minęli ciemną wieś z watachami kręcących się wszędzie i ujadających psów i dojechali do szpitala w miasteczku Dolcici. Tam od razu zajęto się nogą Roberta okazało się, że zakażenie było poważne, gorączkował i miał już nawet o mamy. W areszcie znaleźli się po tym, jak policja stwierdziła, że przyjechali samochodem, który do nich nie należał, że mają ostrą amunicję w kieszeniach, na którą nie mają zezwolenia, a ich ubranie pokrywa krew. Policjantów zresztą wezwali lekarze. Od tej pory Patryk przebywał w celi, gdzie po przybyciu tłumacza kilka razy opowiedział o tym, co się działo w hotelu. Kiedy doszedł do urs Roszu, jeden z policjantów pokiwał głową. Znał tę legendę. Robert dołączył do Patryka w celi po dwóch dniach, kiedy wypisano go ze szpitala o kulach i z nogą w gipsie. Policjanci wrócili z okolic hotelu i w części znaleźli dowody, które potwierdzają pana wersję, Panie Patryku. Odparł prawnik z ambasady. Uszkodzenia pokoju numer 33 wskazują na atak zwierzęcia. Wszędzie widać ślady krwi, łuski i nawet fragmenty ubioru, ale żadnych szczątków ludzkich nie znaleziono. Nawet w piwnicy? W piwnicy była tylko krew. A tamten na drzewie! Nikogo takiego nie znaleźli. Prawnik westchnął, ale uśmiechnął się. No i oczywiście nie było widać ciała. Tego niebezpiecznego niedźwiedzia, żadnego śladu. Chociaż rzeczywiście, dach jest w wielu miejscach zniszczony i zapadnięty, i śmierdzi jakimś chwasem. I co w takim razie będzie? Zaraz zapytam i przetłumaczę. Prawnik wysłuchał policjanta, kiwając długo głową, unosząc często brwi w wyrazie zdumienia, ale potem zaczął się uśmiechać. Przetłumaczył słowa funkcjonariusza z zadowoleniem i uśmiechem. Hotel do własność prywatna, z właścicielem nie można się skontaktować. Panowie nic nie ukradli i działali w stanie wyższej konieczności. Lekarz potwierdził, że zakażenie pana Roberta było poważne: kość była pęknięta w dwóch miejscach i w każdej chwili mogło dojść do przemieszczenia, zatoru w mózgu lub sercu i śmierci. Zarzuty o włamanie zostały wycofane. Tym bardziej, że był to obiekt hotelowy i otwarty. Zarzut kradzieży samochodu też, ponieważ został wykorzystany również w stanie wyższej konieczności ratowania życia. Pan natychmiast się przyznał, skąd go wziął i oddał kluczyki policji. Wszystkie zarzuty oddalono. Policjanci nawet znaleźli i przynieśli panu w plecaki turystyczne. Są do odbioru. – To co? – w takim razie zwalniają nas? Zdziwił się Robert. Tak, obu, ale nie mogą panowie opuszczać Rumunii przez tydzień dla dodatkowych wyjaśnień i zameldować o miejscu zatrzymania do tej pory. To naprawdę dobra oferta, nawet szczerze mówiąc, nadzwyczaj dziwnie dobra. Nie ma co wybrzydać. Najprawdopodobniej po tygodniu wrócicie do kraju. Patryk pokiwał głową. Robert wydawał się podejrzliwy, ale wzruszył ramionami. Po kilku formalnościach odebrali plecaki i wyszli z komisariatu. Zanim jednak zamówili taksówkę, jeden z miejscowych policjantów, którzy przyjechali po zgłoszeniu do szpitala, poprosił patryka na stronę, zaskakująco dobrą angielszczyzną. Był to chudy, blady człowiek z wąsami i rzadkimi włosami. Wyglądał tak, jakby miał mundur dwa rozmiary za duży. Urs Rosiu, to prawda! Panowie widzieli i my wiemy, powiedział szybko, rozglądając się. On był w naszych stronach długo, ale już go nie ma. Potwierdziliśmy to. I dlatego wychodzicie, bo wielu na to naciskało, wielu pomagało. Tutaj w Dolcissi każdy ma w rodzinie dalszej lub bliższej kogoś, kto widział albo jest krewnym zabitego przez czerwonego niedźwiedzia. Dlatego wyjeżdżacie od razu, bezwłocznie. Rodzina dergesku, właściciela hotelu, będzie chciała was odnaleźć. Już szukają. Ich nie będzie obchodzić urs roszu. Krew za krew, ktoś będzie musiał umrzeć. Jedźcie na lotnisko i wracajcie do Polski. Jeszcze przez dziesięć godzin nie będziecie w systemie. Nikt was nie zatrzyma. Zanim Patryk zdążył zareagować, policjant wyciągnął rękę, uścisnął im dłonie i wrócił do komisariatu. Robert popatrzył na Patryka. Ale nic nie powiedział. Wyjął komórkę, zadzwonił po taksówkę i zamówił kurs na lotnisko. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania: Hotel wśród martwych drzew. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam, Bruno Siak.